List Pawła Świętego do Kolosensów, kapituła pierwsza. Paweł, apostoł Jezu Chrysta, przez wolę Bożą i Tymoteusz brat, tym, którzy są w Kolosie, świętym i wiernym bratom w Chrystusie. Łaska niech wam będzie i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezu Chrysta. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezu Chrysta zawsze za was się modląc. Usłyszawszy wiarę waszą w Chrystusie Jezusie i miłość przeciwko wszem świętym, dla nadziei wam odłożonej w niebie, którąście przed tym słyszeli przez prawdziwe słowo Ewangelii jej, która przyszła do was jako i na wszystek świat i owoc przynosi, jako też u was od tego dnia, jakoście prawdziwie uznali łaskę Bożą. Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego, który z nami służy i jest wiernym sługą Chrystusowym za was, który też nam oznajmił miłość waszą, którą macie według ducha. Dlatego i my od tego dnia, jakochmy to usłyszeli, nie przestawamy za was się modlić i żądać, abyście byli napełnieni wszelakim uznaniem wolej Jego, z wszelaką mądrością i rozumieniem duchownym. Abyście chodzili jako Panu należy, iżbyście się Mu podobali we wszystkim wszelakim uczynkiem dobrym, owoc przynoszący, rosnąc w uznaniu Bożym. Będąc umocnieni wszelaką mocą według chwalebnej możności Jego, ku wszelakiej cierpliwości i cichości z weselem, dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abychmy byli uczestniki dziedzictwa świętych w światłości, który wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł królestwo Syna swego miłego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów, który jest wyobrażeniem Boga niewidomego, pierworodnym przed wszelkim stworzeniem. A bowiem przezeń są wszystkie rzeczy stworzone, na niebie i na ziemi, widome i niewidome, choć majestaty, choć państwa, choć przełożeństwa, choć zwierzchności, wszystkie rzeczy przezeń i względem Jego są stworzone. A On jest przed wszystkimi rzeczami, a wszystkie rzeczy przezeń stoją. I On jest głową ciału Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On był we wszystkich przodek trzymając. A bowiem upodobało się Ojcu, aby wszytka doskonałość mieszkała w Nim i przezeń, aby sobie pojednał wszytki rzeczy, uspokoiwszy przez krew krzyża Jego ty rzeczy, które były na ziemi i na niebie. A tak was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem, który się bawił złymi uczynkami, teraz zaiste pojednał w ciele swoim własnym przez śmierć, aby stawił nas święte i nienaganione i niewinne przed oblicznością swoją. Jeśli trwacie w wierze ugruntowani i mocni, ani bywacie poruszeni od nadziei Ewangelii jej, którąście słyszeli przepowiadaną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się z tych rzeczy, które cierpię dla was, i ostatki ucisków Chrystusowych wypełniam w ciele moim, za ciało Jego, które jest Kościół, którego Kościoła stałem się sługą wedle szafowania Bożego, które mi jest dane u was, abych wypełnił Słowo Boże. To jest tajemnicę, która była skryta od wieków i od rodzajów, a teraz objawiona jest świętym Jego, którym chciał Bóg oznajmić, co są za bogactwa tej chwalebnej tajemnicy między pogany. To jest Chrystusa między wami, który jest nadzieją chwały, którego my przepowiadamy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka wszelakiej mądrości, abychmy stawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. Na co też pracuję, bojując wedle możności Jego, która się mocnie we mnie okazuje. Kapituła druga. Przy tym chcę, abyście wiedzieli, jako wielkie bojowanie mam dla was i dla tych, którzy są w Laodycei, i dla tych, którzykolwiek nie widzieli oblicza mego wedle ciała, aby pocieszenie miały serca ich, gdy będą społecznie złączeni miłością, a to na wszelkie bogactwo pewnego wyrozumienia, to jest ku uznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa,
którym są skryte wszytki skarby mądrości i umiejętności. A toć powiadam, iżby nikt was nie oszukawał łagodnymi słowy. Bo aczkolwiek nie jestem obecny wedle ciała, a wszakże umysłem jestem z wami, weseląc się i widząc porządek wasz i stateczność wiary waszej w Chrystusie. Jakoście tedy przyjęli Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim postępujcie, będąc ukorzeni i zbudowani na Nim i utwierdzeni wiarą, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem. Baczcie tedy, iżby żaden nie był, który by was złupić miał przez mądrość ludzką i próżną zdradę, ucząc wedle ustaw ludzkich, podług nauk świeckich, a nie według Chrystusa. Dlatego, iż w Nim mieszka wszytka pełność bóstwa istotnie. I jesteście w Nim napełnieni, który jest głową wszelkiego państwa i przełożeństwa, przez którego też obrzezani jesteście obrzezaniem nie rękoma uczynionym, gdyście ciało wasze grzechowi poddane zwlekli przez obrzezanie Chrystusowe. Pogrzebani z Nim przez chrzest, który też wyście z Nim powstali przez wiarę możnej sprawy Bożej, który Go wzbudził z martwych. I was też, gdyście byli umarli w grzechach i w nieobrzezce ciała waszego ożywił z Nim pospołu, odpuściwszy wam wszytki grzechy i wymazawszy cyrograf ustaw, który był przeciwko nam i był nam przeciwny, a On i precz odjął spośrodku, przybiwszy ku krzyżowi i zewlokłszy państwa i przełożeństwa, jawnie je wywiódł na podziw, zacnie je zwyciężywszy przezeń. Niechaj tedy was nikt nie osądza dla pokarmu albo picia, albo względem świata, albo nastania miesiąca, albo sabatów. Które rzeczy są cieniem rzeczy przyszłych, ale ciało jest Chrystusowe. Żaden się niech nie waży stanowić czego około was, z poddaństwa i chwały aniołów, w tysię rzeczy wtrącając, których nie widział, a próżno się nadymając z umysłu ciała swego, nie trzymając się głowy, której wszytko ciało przez spojenia i złączenia związane i ściągnione roście z pomnożenia Bożego. Przeto jeśli będąc umarłymi z Chrystusem wolni jesteście od ustaw świeckich, przedże jakoby żywiąc na świecie ustawami obciążeni bywacie, nie dotykaj się, nie kosztuj, nie macaj. Które rzeczy wszytki samym używaniem giną, będąc ustawione z rozkazania i nauk ludzkich, a mają niejakie podobieństwo mądrości w dobrowolnej chwale i w pokorze i w tym, iż ciału nie folgują, ale ni zacz nie stoją, gdyż się ku tym rzeczom ściągają, którymi ciało bywa nasycone. Kapituła trzecia. A tak, jeśliście wstali z Chrystusem, rzeczy tych, które wzgórę są, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Starajcie się o rzeczach, które są wzgórę, a nie które są na ziemi. A bowiem jesteście umarli, a żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Gdy Chrystus, On żywot nasz się okaże, wtedy i wy z Nim okażecie się chwalebnymi. Umartwiajcież tedy członki wasze ziemskie, grzech nieczysty, plugastwo, sprośną rozkosz, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny nieposłuszne, w których heście wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich. Ale teraz odłóżcie i wy te wszystkie rzeczy, gniew, popędliwość, złość, złorzeczeństwo, plugawe słowa z ust waszych. Nie kłamajcie jeden przeciw drugiemu, gdyście zwlekli onego starego człowieka z uczynkami jego i oblekli nowego, który się odnawia ku uznaniu podług wyobrażenia tego, który go stworzył, gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezki, człowieka prostego, tatarzyna, niewolnika, wolnego, ale wszytko i we wszech Chrystus. Przyobleczcież się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość, w
folgując jeden drugiemu i odpuszczając sobie, jeśli by kto miał skargę przeciwko drugiemu. Jako też Chrystus odpuścił wam, tak też i wy. A nadto wszystko zachowujcie miłość, która jest związką doskonałości. A pokój Boży niech rozkazuje w sercach waszych, ku któremu też wezwani jesteście w jedno ciało, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie, z wszelaką mądrością ucząc i społecznie sami siebie napominając przez psalmy, pieśni i śpiewania duchowne, z łaską śpiewając w sercu waszym Panu. A cokolwiek uczynicie mową albo skutkiem, czyńcie w imię Jezusowe, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. Żony, bądźcie poddane swoim mężom, jako przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony, ani się sroszcie przeciwko nim. Synowie, słuchajcie rodziców we wszystkim, a bowiem to Panu miło. Ojcowie, nie drażnijcie dziatek waszych, iżby w rozpacz nie przyszły. Słudzy, słuchajcie we wszem tych, którzy są Pany wedle ciała, nie służąc na oko, jako ci, którzy się chcą ludziom podobać, ale z szczerością serca Boga się bojąc. A cokolwiek uczynicie, z serca czyńcie, jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, a bowiem Panu Chrystusowi służycie. A który by krzywdy czynił, odniesie krzywdę, którą uczynił, a nie masz ci brakowania osób. Kapituła czwarta. Wy, panowie, zachowajcie się sprawiedliwie i miernie przeciw sługom, wiedząc, iż i wy macie Pana w niebie. W modlitwach trwajcie, czuwając w nich z dziękowaniem. Społecznie się i za nas modląc, aby Bóg nam otworzył drzwi ku mowie, żebyśmy mówili tajemnicę Chrystusową, dla której też jestem w więzieniu, abych ją tak objawił, jako mnie się godzi mówić. Mądrze się obchodźcie z obcymi, czas odkupując. Mowa wasza niechaj będzie zawsze z łaską ozdobiona solą, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć. Wszytki sprawy może nam oznajmić Tychikus, miły brat i wierny sługa, który ze mną służy w Panie, którego posłał do was umyślnie, na to, aby się wywiedział o sprawach waszych i pocieszył serca wasze. Z Onezymem, wiernym a miłym bratem, który jest z was, wszystko tedy wam oznajmia, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystarchus, który jest ze mną w więzieniu, i Marek, stryjeczny brat Barnabaszów, o którym macie rozkazanie, jeśli by przyszedł, abyście go przyjęli, i Jezus, przezwiskiem Sprawiedliwy, którzy są z obrzezania. Ci tylko pomocniki w Królestwie Bożym byli mnie ku pociesze. Pozdrawia was Epafras, który was jest sługa Chrystusów, zawsze bojując za was w modlitwach, abyście się stali doskonałymi i zupełnymi w wszelakiej wolej Bożej. A bowiem ci mu świadczę, iż uprzejmą chuć ma przeciwko wam i tym, którzy są w Laodycejej i Hierapolim. Pozdrawia was Łukasz, lekarz miły, i Demas. Pozdrawiajcie bracię, która jest w Laodycejej, i Nymfasa, i kościół, który jest w domu jego. A gdy u was przeczytan będzie ten list, starajcie się, aby i też przeczytano w kościele laodycejskim, a iżbyście wy też przeczytali ten, który jest napisan z Laodycejej. A powiedzcie Archipowi, patrzaj, abyś wypełnił urząd, któryś przyjął w Panie, pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na związania moje. Łaska niech będzie z wami. Amen. Napisan jest do Kolosenców z Rzyma przez Tychika i Onezyma. List świętego Pawła, apostoła, do Kolosenców, Biblia Gdańska. Rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz, brat, tym, którzy są w Kolosie, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was. Usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości przeciwko wszystkim świętym, dla nadziei onej wam odłożonej w niebiesiech, o którejście przedtem słyszeli przez słowo prawdy, to jest Ewangelii, która przyszła do was jako i na wszystek świat,
i przynosi owoc, jako i u was, od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie. Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też oznajmił nam miłość waszą w duchu. Dlatego i my, od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchownym, abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, wszelką mocą utwierdzeni będąc według chwalebnej mocy Jego ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością, dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego miłego, którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych, albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował. Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność mieszkała. I żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni i nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał, ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi i niepokalanymi i beznagany przed obliczem swoim. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, a nieporuszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą, który się teraz raduję w doległościach moich dla was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół, którego się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym wypełnił Słowo Boże. To jest tajemnicę onę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie, w czym też pracuję, bojując według skutecznej mocy Jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje. Rozdział 2, list do Kolosan. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jaką wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei, i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele, aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, a toć mówię, aby was nikt fałszywymi dowodami nie oszukał, przez wystawną mowę, bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa. Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, będąc wkorzenieni i wybudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem. Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofię i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa, gdyż w Nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie i jesteście w Nim dopełnieni, który jest głową wszelkiego księstwa i zwierzchności, w którym i obrzezani jesteście obrzeską nie ręką uczynioną, to jest zewlekszy ciało wszystkich grzechów przez obrzeskę Chrystusową, pogrzebieni z Nim będąc w chrzcie,
który meście też z połem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzezce ciała waszego, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy, zmazawszy on, który był przeciwko nam cyrograf w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go spośrodku, przybiwszy go do krzyża i złupiwszy księstwa i mocy, wiódł je na podziw, jawnie triumfując w nich sam przez się. Niechaj, że was tedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo z strony święta, albo nowiu, miesiąca, albo sabatów, które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Niechaj was nikt wygranego zakładu nie osądza, który się dobrowolnie w pokorę i służbę aniołów, których nie widział, wdaje, próżno się nadymając umysłu ciała swego, a nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc i wespół spojone będąc, rośnie wzrostem Bożym. Jeśliście tedy umarli z Chrystusem żywiołom świata tego, przedrze się, jakobyście jeszcze żyli, światu ustawami bawicie. Mówią niektórzy, nie dotykaj się, ani kosztuj, ani ruchaj, co wszystko kazi się samym używaniem, według przykazań i nauk ludzkich, które mają kształt mądrości w nabożeństwie dobrowolnie obranym i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału, wszakże nie mają żadnej wagi, tylko do nasycenia ciała służą. Rozdział 3. Biblia Gdańska. A tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. Albo wy meście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, wtedy i wy z nim okażecie się w chwale. Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi: przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem, dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny odporne, któryście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdy żeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego, a oblekliście nowego, tego, który się odnawia w znajomość podług obrazu tego, który go stworzył, gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzeski i nieobrzeski, cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego, ale wszystko i we wszystkich Chrystus. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeśli ma kto przeciw komu skargę, jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nadto wszystko przyobleczcie miłość, która jest związką doskonałości, a pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani, w jedno ciało, a bądźcie wdzięcznymi. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie, ze wszelką mądrością nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu. A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeń. Żony, bądźcie poddane mężom swym, tak jako przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko nim. Dziadki, posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkim, albowiem się to podoba Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły. Słudzy, posłuszni bądźcie we wszystkim panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą,
ale w szczerości serca bojąc się Boga. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie maści względu na osoby u Boga. List do Kolosan, 4 rozdział. Panowie, sprawiedliwie i słusznie się z sługami obchodźcie, wiedząc, iż i wy Pana macie w niebiesiech. W modlitwach trwajcie, czując w nich z dziękowaniem, modląc się społecznie i za nami, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej, dla której też jestem związany, abym ją objawił, jako mi się godzi mówić. Mądrze chodźcie przed obcymi, czas odkupując. Mowa wasza niech zawsze będzie przyjemna, solą okraszona, abyście wiedzieli, jakobyście każdemu z osobna odpowiedzieć mieli. O wszystkim, co się ze mną dzieje, oznajmi wam Tychikus, miły brat i wierny sługa, i współsługa w Panu, którego posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze. Z Onezymem, wiernym a miłym bratem, który jest z was, ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystarchus, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnabaszowy, o które meście wzięli rozkazanie, jeśli by do was przyszedł, przyjmijcież go. I Jezus, którego zowią Justem, którzy są z Obrzeski. Ci tylko są pomocnikami moimi w Królestwie Bożym, którzy byli pociechą moją. Pozdrawia was Epafras, który z was jest sługa Chrystusowy, który zawsze bojuje za was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i zupełnymi we wszelkiej woli Bożej, bo mu dają świadectwo, iż gorliwą miłość ma przeciwko wam i przeciwko tym, którzy są w Laodycei i którzy są w Hierapolu. Pozdrawia was Łukasz, lekarz miły, także i Demas. Pozdrówcie braci, którzy są w Laodycei, i Nymfasa, i zbór, który jest w domu jego. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawcie to, aby też był w laodyceińskim zborze przeczytany, a ten, który jest pisany z Laodycei, i wy też przeczytajcie. A powiedzcie Archipowi, patrzaj na to posługowanie, któreś przyjął w Panu, abyś je wypełnił. Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na więzienie moje. Łaska niech będzie z wami. Amen. Ten list do Kolosensów napisany jest z Rzymu przez Tychika i Onezyma. Nowy Testament Warszawski. List do Kolosów. List apostoła świętego Pawła do Kolosów. Rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat, do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was, usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości ku wszystkim świętym, dla nadziei zachowanej dla was w niebiosach, o której przedtem słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, która doszła do was, jak jest i na całym świecie, i przynosi owoc, jak i między wami. Od tego dnia, kiedyście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie, jak się też nauczyliście od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym dla was sługą Chrystusowym, który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu. Dlatego i my, od tego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy za was się modlić i prosić, abyście byli napełnieni poznaniem woli Jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownym. Abyście chodzili, jak przystoi przed Panem, ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i wzrastając w poznaniu Boga, wszelką mocą umocnieni według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej wytrwałości i cierpliwości z radością, dziękując Ojcu, który nas zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, który jest obrazem Boga niewidzialnego,
pierworodnym przed wszelkim stworzeniem, albowiem w nim stworzone jest wszystko, co na niebiosach i co na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy trony, czy państwa, czy władze, czy zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone. A on jest przed wszystkim i wszystko w nim stoi. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim przodował, ponieważ upodobało się Ojcu, aby w nim mieszkała wszelka pełność. I żeby przezeń pojednał z sobą wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego, przezeń i to, co na ziemi, i to, co na niebiosach, i was, którzyście niegdyś byli obcymi i nieprzyjaciółmi, umysłem w złych uczynkach, teraz też pojednał w jego własnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić świętymi i niepokalanymi i bez nagany przed obliczem swoim, jeśli tylko trwacie w wierze utwierdzeni i stali i nie odpadacie od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest opowiadana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Teraz raduję się w dolegliwościach swoich za was i dopełniam niedostatku ucisków chrystusowych na ciele swoim za ciało jego, którym jest Kościół, którego stałem się sługą według rozrządzenia Bożego, danego mi dla was, abym wypełnił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i pokoleń, teraz zaś objawioną świętym jego, którym Bóg chciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby przedstawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie, którym to celu też pracuję, walcząc według mocy jego, która działa we mnie potężnie. Rozdział 2, list do Kolosan. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę staczam za was i za tych, którzy są w Laodicei, i za wszystkich, którzy nie widzieli oblicza mego w ciele, aby pocieszone były serca ich, spojonych miłością i ku wszelkiemu bogactwu zupełnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa, której skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. A to mówię, aby was kto nie uwiódł podstępnymi mowami, bo chociaż nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej w Chrystusa. Przetoż jakeście przyjęli Chrystusa Jezusa Pana, tak też chodźcie w Nim, będąc korzenieni i wybudowani w Nim i utwierdzeni w wierze, jakeście nauczeni, obfitując w niej z dziękczynieniem. Patrzcież, żeby was kto nie podbił sobie filozofią i próżnym omamieniem, podług podań ludzkich, podług początkowych zasad świata, a nie podług Chrystusa, gdyż w Nim mieszka cała pełność bóstwa cieleśnie i macie pełność w Nim, który jest głową wszelkiej władzy i zwierzchności, którym też obrzezani jesteście obrzezaniem, nie rękami uczynionym, zewleczeniem grzesznego ciała przyrodzonego, obrzezaniem Chrystusowym. Pogrzebieni z Nim będąc w chrzcie, w którym też razem z Nim wzbudzeni jesteście przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z umarłych, i was, którzyście byli umarli w grzechach i w nieobrzezaniu ciała swego, razem z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy, smazawszy rękopism przeciwko nam, który przez ustawy był nam przeciwny, i wziął go spośrodka, przybiwszy go do krzyża, i wyzuwszy z mocy władzę i zwierzchności, śmiało wystawił je na dziwowisko, w nim nad nimi triumfując. Niech tedy nikt was nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo dla święta, albo dla nowiu księżyca, albo dla sabatów. To jest cieniem rzeczy przyszłych, ciało zaś jest Chrystusa. Niech was nie odsądza od nagrody zwycięstwa nikt, który by pragnął tego pokorą i służbą aniołom, wdając się w rzeczy, których nie widział, próżno się nadymając cielesnego rozumu swego, a nie trzymając się głowy, z której całe ciało, będąc stawami i wiązadłami kierowane i spojone, rośnie wzrostem Bożym. Jeśliście tedy umarli z Chrystusem dla początkowych zasad świata tego, dlaczego jeszcze, jakbyście w świecie żyli, trzymacie się ustaw? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, co się wszystko kazi używaniem, według przykazań i nauk ludzkich,
które mają pozór mądrości w samowolnym nabożeństwie i w pokorze i w niepobłażaniu ciał, a nie mają żadnej wagi, gdyż tylko do nasycenia ciała odnoszą się. Rozdział 3, list do Kolosów. A tak, jeśliście wstali z Chrystusem, szukajcie tego, co jest w górze, gdzie jest Chrystus, siedzący po prawicy Bożej. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Albowiem umarliście i życie wasze skryte jest z Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, życie nasze, okaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Umartwiajcie tedy członki swoje, które są na ziemi. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu której gniew Boży przychodzi na synów opornych, których i wyście niegdyś chodzili, kiedyście żyli między nimi. Teraz zaś odrzućcie i wy wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprośną mowę z ust swoich. Nie kłamcie jeden przed drugim, skoroście zewlekli z siebie starego człowieka z uczynkami jego, a oblekli się w nowego, który się odnawia ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serce litościwe, dobrotliwość, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie. Jeśli ma kto przeciw komu skargę, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A nadto wszystko przyobleczcie miłość, która jest związkiem doskonałości. A niech w sercach waszych rządzi pokój Boży, do któregoście też powołani w jednym ciele, i bądźcie wdzięcznymi. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się nawzajem przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Wdzięcznie śpiewajcie w sercach swoich Panu. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie przykrymi dla nich. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem to się podoba Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, posłuszni bądźcie we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na oko jak ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie, a ten, co niesprawiedliwie postępuje, odniesie zapłatę niesprawiedliwości, a nie masz u Boga względu na osoby. Rozdział 4, list do Kolosów. Panowie, okazujcie sługom sprawiedliwość i słuszność, wiedząc, że i wy macie Pana w niebiosach. W modlitwie bądźcie wytrwali, czuwając w niej z dziękczynieniem, modląc się zarazem i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusowej, z powodu której i jestem więźniem, abym ją objawił, jak mi mówić należy. Mądrze postępujcie względem obcych, czas wykupując. Mowa wasza niech zawsze będzie z uprzejmością zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak odpowiadać każdemu z osobna. Wszystko, co się mnie tyczy, opowie wam Tychik, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłał do was dla tego samego, aby się wywiedział, co się z wami dzieje i pocieszył serca wasze. Z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest z was, ci wam wszystko oznajmią, co się tu dzieje. Pozdrawia was Arystarch, współwięzień mój, i Marek, siostrzeniec Barnabasza, o którym otrzymaliście polecenie, jeśli przyjdzie do was, przyjmcie go. I Jezus, nazywany Justem, którzy są z obrzezania. Oni jedni są współpracownikami moimi dla Królestwa Bożego, którzy mi się stali pociechą. Pozdrawia was Epafras, który jest z was, sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. Daję mu bowiem świadectwo, że ma wielką gorliwość o was i o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolu. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w domu jego. A gdy ten list u was przeczytany będzie, sprawdźcie to,
aby też był w laodycejskim zborze przeczytany. A ten, który jest z Laodycei, wy też przeczytajcie. A powiedzcie Archipowi, patrz, abyś wypełnił posługiwanie, któreś przyjął w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła ręką, pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. List do Kolosów, napisany z Rzymu i posłany przez Tychika i Onezyma. List świętego Pawła do Kolosan, 3 rozdział, wersja warszawska, nowy przekład. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz szczerości serca, jako ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. Rozdział 4. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pozdrawiam was Arystarch, współwięzień mój i Marek, siostrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do was przyjdzie. I Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was. Sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam mu bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz umiłowany, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu.
a gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei, i wy też przeczytajcie. Powiedzcie też Archipowi, bacz, abyś wypełnił posługiwanie, które otrzymałeś w Panu. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką. Pamiętajcie o więzach moich. Łaska niech będzie z wami. Amen. Kolosan 2,14. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Kolosan 3,4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim chwale. Kolosan 3,4. Kolosan 1,6. Ewangelii, która przyszła do was jako i na wszystek świat i przynosi owoc jako i u was od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie. Kolosan 1,6. Marka 4,8. Inne zaś padło na ziemię dobrą i wydało plon bujno wschodzący i rosnący i przyniosło jedno 30-krotny, a drugie 60-krotny, a inne 100-krotny. Marka 4,8. Jana 15,16. I nie wyście mnie obrali, ale mi ja was obrał. I postawiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jana 15,16. Filipian 1,11. Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku sławie i chwale Bożej. Filipian 1,11. Kolosan 1,6. Która przyszła do was jako i na wszystek świat i przynosi owoc jako i u was od onego dnia, któregoście usłyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie. Kolosan 1,6. Drugi list do Tesaloniczan 2,16. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą przez łaskę. 2 Tesaloniczan 2,16. Rzymian 3,24. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rzymian 3,24. Ewangelia Jana 1,17. Albowiem zakon przez Mojżesza był dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Jana 1,17. Kolosan 1,7. Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Kolosan 1,7. List do Kolosan 4,12. Pozdrawia was Epafras, który jest z was sługa Chrystusa, który zawsze walczy za was w modlitwach, abyście byli doskonali i pełni wszelkiej woli Bożej. Kolosan 4,12. List do Filemona, 23 wiersz. Pozdrawiają cię, Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie. Filemona, 23 wiersz. List do Kolosan 1,7. Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was. Pierwszy list do Koryntian 4,1,2. Tak niechaj o nas człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A tego zresztą wymagają po szafarzach, aby każdy był znaleziony wiernym. Pierwszy list do Koryntian 4,1,2. List do Efezjan 6,21. Żebyście zaś i wy wiedzieli, co się ze mną dzieje i co czynię, wszystko wam oznajmi Tychik, brat umiłowany i wierny sługa w Panu. List do Efezjan 6,21. List do Kolosan 1,8. Który też oznajmił nam miłość waszą w duchu. List do Kolosan 1,8. Pierwszy list do Tesaloniczan 1,5,6. Gdyż Ewangelia nasza była u was nie w słowie tylko, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i we wszelkim upewnieniu, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami z powodu was. A wyście się stali naśladowcami naszymi i pańskimi, przyjąwszy słowo w wielu uciskach z radością Ducha Świętego. Pierwszy list do Tesaloniczan 1,5,6. Ewangelia Mateusza 1,18. A narodzenie Jezusa Chrystusa stało się tak, gdy Maria, matka Jego, poślubioną była Józefowi,
pierwej niż się zeszli, okazała się brzemienną z Ducha Świętego. Mateusza 1,18. Dzieje 2,4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i poczęli mówić innymi językami, jak Duch dawał im wymawiać. Dzieje 2,4. List do Kolosan 1,9. Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchownym. Kolosan 1,9. Pierwszy list do Tesaloniczan, 3 rozdział od 10 do 13 wiersza. W nocy i we dnie bardzo się gorliwie modląc, abyśmy oglądali oblicze wasze i uzupełnili to, czego nie dostaje wierze waszej. Lecz sam Bóg i Ojciec nasz i Pan nasz Jezus Chrystus niech wyprostuje drogę naszą do was, a was niech Pan napełni miłością i obfitującymi w niej uczyni ku sobie wzajemnie i ku wszystkim, w jakiej i my ku wam jesteśmy, aby utwierdzić serca wasze, żeby były bez nagany w świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym przy przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. 1 Tesaloniczan 3, 10-13. Ewangelia Mateusza 6, 9. Wy tedy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebiesie, święć się imię Twoje. Mateusza 6, 9. Objawienie 22, 20. Mówi ten, który świadczy o tym: tak przyjdę wkrótce. Amen. Tak przyjdź, Panie Jezu. Objawienie 22, 20. Kolosan 1,9. Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchownym. Kolosan 1,9. List do Rzymian 12,2. I nie stosujcie się do wieku tego, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście doświadczyli, co jest wolą Bożą dobrą, przyjemną i doskonałą. Rzymian 12,2. List do Efezjan 5,10. Badając, co jest miłe Panu. List do Efezjan 5,10. Badając, co jest miłe Panu. List do Efezjan 5,10. List do Efezjan 5,17. Przetoż nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, co jest wolą Pańską. List do Efezjan 5,17. List do Kolosan 1,9. Dlatego i my od onego dnia, któregośmy to usłyszeli, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli Jego we wszelkiej mądrości i w wyrozumieniu duchownym. List do Kolosan 1,9. List do Efezjan 1,8. Łaski Jego, którą hojnie wylał na nas we wszelkiej mądrości i roztropności. Efezjan 1,8. List do Kolosan 1,10. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej. List do Kolosan 1,10. List do Efezjan 4,1. Proszę was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali tak, jak przystoi na powołanie, którym jesteście powołani. List do Efezjan 4,1. List do Filipian 1,27. Tylko się zachowujcie zgodnie z Ewangelią Chrystusową, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc dla wiary Ewangelii. Filipian 1,27. Pierwszy list do Tesaloniczan 2,11-12. Jakoż wiecie, żeśmy każdego z was, jak ojciec dziadki swoje, napominali, zachęcali i zaklinali, abyście postępowali zgodnie przed Bogiem, który was powołuje do swego królestwa i do chwały. 1 Tesaloniczan 2, 11-12. 1 Tesaloniczan 2, 12. I zaklinali, abyście postępowali godnie przed Bogiem, który was powołuje do swego królestwa i do chwały. 1 Tesaloniczan 2, 12. List do Kolosan 1,10. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej. Kolosan 1,10. List do Rzymian 15,2. Przetoż każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania. Rzymian 15,2.
1 Koryntian 10:33. Tak jak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym korzyści swojej, ale wielu, aby byli zbawieni. 1 Koryntian 10:33. 1 Tesaloniczan 4:1. Dalej, bracia, prosimy was i napominamy przez Pana Jezusa, abyście przyjąwszy od was, jak macie postępować i podobać się Bogu, tym więcej obfitowali. 1 Tesaloniczan 4:1. Kolosan 1:10. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc i rosnąc znajomości Bożej. Kolosan 1:10. Jana 15:16. Nie wyście mnie obrali, alem ja was obrał i postawiłem was, abyście szli i przynieśli owoc, i żeby owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Jana 15:16. 2 Koryntian 9:8. A mocen jest Bóg zlać obficie na was wszelką łaskę, abyście we wszystkim, zawsze mając wszelki dostatek, obfitowali dla każdego dobrego uczynku. 2 Koryntian 9:8. Filipian 1:11. Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku sławie i chwale Bożej. Filipian 1:11. Tytusa 3:1. Przypominaj im, aby zwierznością i władzą byli ulegli i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Tytusa 3:1. Hebrajczyków 13:21. Niech was doskonałymi uczyni w każdym uczynku dobrym ku pełnieniu woli Jego, sprawując was to, co jest przyjemne przed obliczem Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Hebrajczyków 13:21. Kolosan 1:10. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym, owoc przynosząc i rosnąc znajomości Bożej. Kolosan 1:10. Drugi list Piotra 3:18. Ale wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała i teraz, i do dnia wiecznego. Amen. 2 Piotra 3:18. Kolosan 1:11. Wszelką mocą umocnieni będąc, według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Kolosan 1:11. Efezjan 3:16. Aby wam dał według bogactwa chwały swej, iżbyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha Jego w człowieku wewnętrznym. Efezjan 3:16. Efezjan 6:10. Na ostatek, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile mocy Jego. Efezjan 6:10. Kolosan 1:11. Wszelką mocą umocnieni będąc, według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Kolosan 1:11. Drugi list do Koryntian 6:4. Ale we wszystkim, zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, potrzebach, w utrapieniach. Drugi Koryntian 6:4. Drugi Koryntian 12:12. Znamiona apostoła zostały wykonane ze wszelką cierpliwością między wami, w znakach i w cudach i w mocach. 2 Koryntian 12:12. Efezjan 4:2. Z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Efezjan 4:2. Kolosan 1:11. Z wszelką mocą umocnieni będąc, według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Kolosan 1:11. 2 Koryntian 8:2. Że śród wielkiego doświadczenia utrapieniem obfitą była ich radość i ostateczne ubóstwo ich obfitowało w bogactwo ich szczerości. 2 Koryntian 8:2. Hebrajczyków 10:34. Albowiem wyście współcierpieli, gdym był w więzach, i grabież majątności swoich przyjęliście z radością, wiedząc, że macie dla siebie lepszą majątność w niebie i nieprzemijającą. Hebrajczyków 10:34. Kolosan 1:14, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów. Kolosan 1:14. Rzymian 3:24. I bywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Rzymian 3:24. Kolosan 1:14, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, to jest odpuszczenie grzechów. Kolosan 1:14.
Efezjan 1:7, w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Efezjan 1:7. Kolosan 1:15, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Kolosan 1:15. 2 Koryntian 4:4, w których Bóg wieku tego oślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, który jest wyobrażeniem Boga. 2 Koryntian 4:4. Hebrajczyków 1:3, który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hebrajczyków 1:3. Kolosan 1:15, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. Kolosan 1:15. Objawienie Jana, rozdział 3, 14 wiersz. I do anioła zboru laodycyjskiego napisz, to mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Objawienie 3:14. List do Kolosan 1:16. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. Kolosan 1:16. Ewangelia Jana, 1 rozdział 3 wiersz. Wszystkie rzeczy przez Nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jana 1:3. List do Hebrajczyków, 1 rozdział 3 wiersz. Który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hebrajczyków 1:3. List do Kolosan 1:16. Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności. Wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. List do Kolosan 1:16. List do Rzymian, rozdział 1, 36 wiersz. Albowiem z Niego i przezeń i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Rzymian 1:36. List do Hebrajczyków, 2 rozdział 10 wiersz. Albowiem godziło się temu, dla którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby tego, który wielu synów do chwały przywiódł, wodza ich zbawienia, doprowadził do końca przez cierpienia. Hebrajczyków 2:10. List do Kolosan, 1 rozdział 17 wiersz. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. Kolosan 1:17. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 5 wiersz. A teraz uwielbij Mię, Ty, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, niżeli świat był. Jana 17:5. List do Kolosan, 1 rozdział, 17 wiersz. A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim stoi. Kolosan 1:17. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, 3 wiersz. Który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Hebrajczyków 1:3. Kolosan 1:18. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował. Kolosan 1:18. Efezjan 1:22. I wszystko poddał pod nogi Jego i dał Go jako głowę nad wszystkim Kościołowi. List do Efezjan 1:22. List do Kolosan, 1 rozdział, 18 wiersz. On też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On między wszystkimi przodkował. Kolosan 1:18. Objawienie Jana, 1 rozdział, 5 wiersz. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemskich, Jemu, który nas umiłował i obmył nas z grzechów naszych krwią swoją. Objawienie 1:5. List do Kolosan, 1 rozdział, 20 wiersz. I żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech. Kolosan 1:20. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 27 wiersz, który nie potrzebuje codziennie jak najwyżsi kapłani pierwej za własne grzechy ofiar sprawować, a potem za grzechy ludu, bo to uczynił raz na zawsze, samego siebie ofiarowawszy. Hebrajczyków 7:27.
Pierwsza Mojżeszowa 4:4. Także i Abel przyniósł pierworód wśród swoich i z tłustości ich, i wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego. Pierwsza Mojżeszowa 4:4. Hebrajczyków, 1 rozdział, 18 wiersz. A gdzie jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już więcej ofiary za grzech. Hebrajczyków 10:18. List do Kolosan 1:21. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni, nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał. Kolosan 1:21. List do Rzymian 5 rozdział, 10 wiersz. Bo jeżeli będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, zachowani będziemy przez życie Jego. Rzymian 5:10. Kolosan 1:21. I was, którzyście niekiedy byli oddaleni, nieprzyjaciele umysłem w złośliwych uczynkach, teraz też pojednał. Kolosan 1:21. List do Rzymian 11:15. Albowiem jeżeli odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czymże będzie przyjęcie ich, jeżeli nie życiem z umarłych? Rzymian 11:15. Pierwszy list do Koryntian 7:11. A jeśli by się i rozłączyła, niechaj zostaje niezamężną, albo niech się z mężem pojedna, a mąż żony niechaj nie opuszcza. Pierwszy Koryntian 7:11. 2 Koryntian 5:18. A to wszystko z Boga, który nas samym z sobą pojednał przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie pojednania. Ponieważ Bóg w Chrystusie z sobą samym świat pojednał, nie poczytując im upadków ich, i położył w nas słowo pojednania. Przetoż w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby Bóg upominał przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. 2 Koryntian 5:19-20. 5:18-20. List do Rzymian 3 rozdział 25 wiersz, którego Bóg wystawił jako ofiarę przebłagania we krwi Jego przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie grzechów przedtem popełnionych cierpliwości Bożej. Rzymian 3:25. Kolosan 1:22. Ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi, niepokalanymi i beznagany przed obliczem swoim. Kolosan 1:22. List do Efezjan 2:14-16. Albowiem On jest pokojem naszym, który z obu jedno uczynił i rozwalił stojącą pośrodku przegrodę, zniszczywszy w ciele swoim nieprzyjaźń, zakon przykazań, który leżał w ustawach, aby z dwóch stworzył w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój, i pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń na nim. List do Efezjan 2:14-16. List do Kolosan 1:22. Ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi i niepokalanymi i beznagany przed obliczem swoim. Kolosan 1:22. List do Kolosan 3 rozdział, 12 wiersz. Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, serce litościwe, dobrotliwość, pokorę, łagodność, cierpliwość. Kolosan 3:12. Ewangelia Mateusza 4 rozdział, 5 wiersz. Wtedy go wziął diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. Mateusza 4:5. Objawienie Jana 22 rozdział, 11 wiersz. Niesprawiedliwy niech jeszcze czyni nieprawość, i plugawy niech się jeszcze plugawi, i sprawiedliwy niech jeszcze czyni sprawiedliwość, i święty niech się jeszcze uświęci. Objawienie 22:11. Kolosan 1:22. Ciałem własnym swoim przez śmierć, aby was wystawił świętymi, niepokalanymi, beznagany przed obliczem swoim. Kolosan 1:22. List do Efezjan 5 rozdział, 27 wiersz. Ażeby przedstawić go sobie chwały pełnym kościołem, nie mającym skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, ale żeby był świętym i niepokalanym. Efezjan 5:27. List do Kolosan 1 rozdział, 23 wiersz. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Kolosan 1:23. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, 5 wiersz.
gdyż Ewangelia nasza była u was nie w słowie tylko, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i we wszelkim upewnieniu, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami z powodu was. 1 Tesaloniczan 1:5. 1 Mojżeszowa 12:1-3. I rzekł Pan do Abrahama: wynieś z ziemi twojej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którą ci pokażę, a uczynię cię w naród wielki, a będę ci błogosławił i uwielbię imię twoje i będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinające cię przeklinać będę. I będą błogosławione w tobie wszystkie narody ziemi. Genezis 12:1-3. Objawienie Jana, 14:6. I widziałem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkającym na ziemi i wszelkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi. Objawienie Jana, 14:6. Kolosan 1:23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Kolosan 1:23. Kolosan 1:6. Która przyszła do was jako i na wszystek świat i przynosi owoc jako i u was od onego dnia, któregoście słyszeli i poznali łaskę Bożą w prawdzie. Kolosan 1:6. Kolosan 1:23. Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, a nie poruszeni od nadziei Ewangelii, którąście słyszeli, która jest kazana wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. Kolosan 1:23. 1 Koryntian 1:17. Bo mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangelię opowiadać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był pozbawiony mocy krzyż Chrystusa. 1 Koryntian 1:17. List do Galacjan 2:2. Udałem się zaś według objawienia i przedstawiłem im, a szczególniej zacniejszym, Ewangelię, którą opowiadam między poganami, żeby czasem nie było rzeczą daremną, że biegam lub przedtem biegałem. Galatów 2:2. 1 rozdział listu do Kolosan, 24 wiersz. Który się teraz raduję w doległościach moich za was i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych na ciele moim za ciało Jego, które jest Kościół. Kolosan 1:24. List do Hebrajczyków 2:12. Mówiąc: opowiem imię Twoje braciom moim pośród zgromadzenia, opiewać Cię będę. Hebrajczyków 2:12. Ewangelia Mateusza 16:18. A ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Mateusza 16:18. Mateusza 16:18. Ale ja tobie powiadam, i żeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, i bramy piekielne nie zwyciężą go. Mateusza 16:18. Dzieje Apostolskie 2:47. Chwaląc Boga i mając łaskę u wszego ludu, a Pan zawsze przydawał Kościołowi swemu ty, którzy mieli być zbawieni. Dzieje 2:47. 1 List do Koryntian 12:12-28. A bowiem jako jest jedno ciało, a członków wiele ma, a wszystkie członki ciała jednego, choć jest ich wiele, ale jednym ciałem są, także i Chrystus. Bo przez jednego ducha my wszyscy w jedno ciało jesteśmy ochrzczeni, choć Żydowie, choć Grekowie, choć niewolnicy, choć wolni, a wszyscy jesteśmy napojeni jednym napojem w jednegoż ducha. A bowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wiele. Jeśli by rzekła noga: nie jestem ci ręką, nie jestem z ciała, i zali dlatego z ciała nie jest. A jeśli by rzekło ucho: nie jestem okiem, nie jestem z ciała, i zali dlatego z ciała nie jest. Jeśliż wszystko ciało okiem, gdzież słuch jest? Jeśliż wszystko słuchem, gdzież wonianie? A teraz Bóg położył wszystkie członki z osobna w ciele, jako chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież ciało? Ale teraz jest ci wiele członków, a wżdy jedno ciało. Ani może rzec oko ręce: ja ciebie nie potrzebuję, albo za się głowa nogam: nie potrzebuję was. I owszem, daleko więcej członki ciała, które się zdadzą być najmdlejsze, potrzebne są.
a członki ciała, które mniemamy być najsprośniejsze, tym ci większą poczciwość przydawamy, a nieuczciwe członki nasze większą poczciwość mają. A bowiem to, co w nas jest ohędożnego, ohędogi nie potrzebuje. Ale Bóg z połu umiarkował ciało temu członkowi, który nie miał większą część poddawszy, aby nie było rozerwanie w ciele, ale iżby jedne członki o drugich toż staranie miały. Przeto choć cierpi jeden członek, z połu boleją wszystkie członki. Choć bywa uczcion jeden członek, wespół się radują wszystkie członki. A tak wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami po części. I postanowił Bóg niektóre w kościele, naprzód apostoły, potem proroki, trzecie nauczyciele, potem mocy czynienia cudów, któremu dary uzdrawiania, pomocy, rządzenia, różność języków. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 12 do 28 wiersza. Drugi Koryntian, 11 rozdział, 2-3 wiersz. A bowiem żądam was schudliwą miłością Bożą, bom was nagotował, które bym jednemu mężowi za panienkę czystą stawił, to jest Chrystusowi. Ale boję się, iż jako wąż zwiódł Ewę chytrością swoją, tak aby skażone umysły wasze nie odstąpiły od szczerości, która jest w Chrystusie. 2 Koryntian 11:2-3. List do Efezjan 1:22. I wszystkie rzeczy poddał pod nogi Jego i postanowił Go głową nad wszystkie rzeczy Kościołowi. Efezjan 1:22. List do Efezjan, 2:19-22. Przeto tedy już nie jesteście gośćmi i komorniki, ale mieszczany, pospołu z świętymi i domowniki bożymi, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków i owszem, na samym Jezusie Chrystusie, który jest kamieniem węgłowym, na którym wszystko budowanie słusznie spojone roście w Kościół Święty Panu. Efezjan 2:19-21. List do Efezjan, 3 rozdział, od 1 do 10 wiersza. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogany. Jeśliście słyszeli szafowanie łaski Bożej, która mnie jest dana do was, iż Bóg przez objawienie oznajmił mi tajemnicę, jaką wam przedtem pisał na krótce. Stąd, czytając, możecie obaczyć wy rozumienie moje w tajemnicy Chrystusowej, która inszych wieków nie była znaczna synom ludzkim, jako teraz oznajmiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha. To jest, iż pogani są z połu dziedzicami Jego ciała i społecznymi uczestniki obietnice Jego w Chrystusie przez Ewangelię, którejem się stał sługą z daru łaski Bożej, który dan jest mnie wedle skutecznej mocy Jego. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, dana jest łaska ta, abym między pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe, a iżbym objaśnił wszystkim, która jest społeczność tajemnicy skrytej od wieków w Bogu, który wszystkie rzeczy stworzył przez Jezusa Chrystusa, aby była teraz przez Kościół oznajmiona państwom i zwierznościom, które na niebie są rozmaita mądrość Boża. List do Efezjan 3:1-10. List do Efezjan, 5 rozdział, 23 wiersz. Albowiem mąż jest głową żony, tako i Chrystus jest głową Kościoła, a ten jest, który zbawienie ciału dawa. Efezjan 5:23. Efezjan 5:25-27. Wy, mężowi, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował Kościół i samego siebie wydał zań, aby i poświęcił, oczyszczając omyciem wody przez słowo, aby i sobie stawił chwalebnym, to jest Kościołem, który by nie miał zmazy albo zmarszku, albo czego takowego, ale iżby był święty i krom przygany. Efezjan 5:25-27. Efezjan 5:29-31. A bowiem nigdy żaden swego własnego ciała nie miał w nienawiści, owszem je wychowywa i zagrzewa, jako też Pan Kościół. Bo jesteśmy członkami ciała Jego, z ciała Jego i kości Jego. A przeto opuści człowiek ojca i matkę i przyłączy się ku żenie swojej i będą dwa w jednym ciele. Efezjan 5:29-31. List do Kolosan, 1 rozdział, 18 wiersz. I On jest głową ciału Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby On był we wszystkich przodek trzymając. Kolosan 1:18. List do Hebrajczyków 2:12.
mówiąc: opowiem imię Twoje, bracie moi, w pośrodku kościoła pieśni Tobie zaśpiewam. Hebrajczyków 2:12. Pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 16 do 17 wiersza. Gdyż sam Pan z krzykiem i głosem anielskim i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a którzy byli umarli w Chrystusie powstaną pierwej. Potem my żywi, którzy pozostaniemy zachwyceni, będziemy z połu z nimi na obłoki, żebychmy zaszli Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. A przetoż pocieszajcie jedni drugie tymi słowy. Tesaloniczan, 1 Tesaloniczan 4:16-18. List do Hebrajczyków 12:23. I do zboru pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów sprawiedliwych i doskonałych. Hebrajczyków 12:23. List do Kolosan 1:25. Którego się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym wypełnił słowo Boże. Kolosan 1:25. Według Scofielda, którego się ja stał sługą według daru Bożego, który mi jest dany dla was, abym skompletował słowo Boże. Kolosan 1:25. Kolosan, 1 rozdział, 26 wiersz. To jest tajemnicę oną, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego. Kolosan 1:26. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 11 wiersz. A on odpowiadając, rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Mateusza, 13 rozdział, 11 wiersz. List do Kolosan, 1 rozdział, 26 wiersz. To jest tajemnicę onę, która była zakryta od wieków i od rodzajów, ale teraz objawiona jest świętym Jego. Kolosan, 1 rozdział, 26 wiersz. List do Efezjan, 3 rozdział, od 2 do 6 wiersza. Jeśliście tylko słyszeli o urządzeniu łaski Bożej danej mi dla was, że mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, jak to wyżej krótko napisałem, z czego wy, czytając, możecie poznać moje rozumienie tajemnicy Chrystusowej, która w przeszłych pokoleniach nie była znana synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha, że poganie są współdziedzicami i wspólnym ciałem i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie przez Ewangelię. Efezjan, 3 rozdział, od 2 do 6 wiersza. Kolosan, 1 rozdział, 27 wiersz, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały. Kolosan 1:27. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 11 wiersz. A on odpowiadając, rzekł im: wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Mateusza 13:11. Kolosan, 1 rozdział, 27 wiersz, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały. Kolosan 1:27. List do Efezjan, 4 rozdział, 24 wiersz. I oblekli się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i w świętości prawdy. Efezjan, 4 rozdział, 24 wiersz. Kolosan, 1 rozdział, 27 wiersz, którym chciał Bóg oznajmić, jakie jest bogactwo tej tajemnicy chwalebnej między poganami, która jest Chrystus między wami, nadzieja ona chwały. Kolosan 1:27. Kolosan, 3 rozdział, 3 wiersz. Albowiem umarliście i życie wasze skryte jest z Chrystusem w Bogu. Kolosan 3:3. Kolosan 3:4. Ale gdy się Chrystus, życie nasze, okaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Kolosan 3:4. Mateusza, 7 rozdział, 14 wiersz. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, i mało jest takich, którzy ją znajdują. Mateusza 7:14. Objawienie Jana, 22 rozdział, 19 wiersz. I jeśli kto ujmie ze słów księgi proroctwa, tego ujmie też Bóg z udziału jego z księgi żywota i z miasta świętego i z tego, co napisane w tej księdze. Objawienie Jana 22:19. Kolosan, 1 rozdział, 28 wiersz.
którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. Kolosan 1:28. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 20 wiersz. Jak się nie uchylałem od niczego, co pożyteczne, czego bym wam nie oznajmił i nie uczył was publicznie i po domach. Dzieje apostolskie 20:20. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 27 wiersz. Albowiem nie uchylałem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiego postanowienia Bożego. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 27 wiersz. Kolosan 1:28, którego my opowiadamy, napominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy wystawili każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. Kolosan 1:28. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 48 wiersz. Bądźcież wy tedy doskonałymi, jak i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskonały jest. Mateusza, 5 rozdział, 48 wiersz. Kolosan, 2 rozdział, 1 wiersz. Albowiem chcę, abyście wiedzieli, jaką wielką trudność mam o was i o tych, którzy są w Laodycei i którzykolwiek nie widzieli oblicza mego w ciele. Kolosan 2:1. List do Filipian, 1 rozdział, 30 wiersz. Mając taką samą walkę, jaką widzieliście we mnie i teraz słyszycie o mnie. Filipian 1:30. Kolosan 1:29. W czym też pracuję, bojując według skutecznej mocy Jego, która we mnie dzieło swoje potężnie sprawuje. Kolosan 1:29. Pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział, 2 wiersz. Ale chociażeśmy i przedtem, jak wiecie, cierpieli i zelżeni byli w Filipach, wszakże śmiało poczęliśmy w Bogu naszym opowiadać u was Ewangelię Bożą z wielką walką. 1 Tesaloniczan 2:2. Kolosan, 2 rozdział, 2 wiersz. Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa. Kolosan 2:2. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 6 wiersz. Bo czy bywamy uciśnieni, to dla waszej pociechy i zbawienia, które jest skuteczne w znoszeniu tych samych cierpień, które i my znosimy. Czy pocieszeni bywamy, to dla waszej pociechy i zbawienia. 2 Koryntian 1:6. Kolosan 2:2. Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa. Kolosan 2:2. List do Kolosan, 3 rozdział, 14 wiersz. A nadto wszystko przyobleczcie miłość, która jest związkiem doskonałości. List do Kolosan, 3 rozdział, 14 wiersz. Kolosan 3:14. Kolosan, 2 rozdział, 2 wiersz. Aby pocieszone były serca ich, będąc spojone miłością, a to ku wszelkiemu bogactwu zupełnego i pewnego wyrozumienia, ku poznaniu tajemnicy Boga i Ojca i Chrystusa. Kolosan 2:2. Pierwszy list do Tesaloniczan, 1 rozdział, 5 wiersz. Gdyż Ewangelia nasza była u was nie w słowie tylko, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i we wszelkim upewnieniu, jak wiecie, jakimi byliśmy między wami z powodu was. 1 Tesaloniczan 1:5. Księga Izajasza, 32 rozdział, 17 wiersz. I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki. Izajasza 32, 17. Księga Judy, 1 wiersz. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat Jakuba, do powołanych, którzy są w poświęceniu Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa. Judy 1. Kolosan, 2 rozdział, 3 wiersz. W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Kolosan 2:3. Efezjan 1:9. Oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które postanowił w samym sobie. Efezjan 1:9. Efezjan 3:9. I żebym objaśnił wszystkim, co to jest społeczność tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. Efezjan 3:9. Kolosan 2:4. A to mówię,
aby was nikt fałszywymi dowodami nie oszukał przez wystawną mowę. Kolosan 2:4. Rzymian 16, rozdział 18, wiersz. Albowiem tacy Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi nie służą, ale własnemu brzuchowi swemu i pięknymi słowami i wymową serca prostaczków uwodzą. Rzymian 16, 18. Drugi list do Koryntian, 11, rozdział 13, wiersz. Albowiem tacy są fałszywymi apostołami, robotnikami zdradliwymi, przyjmującymi postać apostołów Chrystusowych. Drugi Koryntian 11, 13. List do Efezjan, 4, rozdział 14, wiersz. Abyśmy więcej nie byli dziećmi chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez chytre wciąganie w błąd. Efezjan 4, 14. Efezjan 5, rozdział 6, wiersz. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi mowami, albowiem dla tych rzeczy przychodzi gniew Boży na synów opornych. Efezjan 5, rozdział 6, wiersz. Kolosan 2, rozdział 5, wiersz. Bo aczkolwiek nie jestem obecny ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się i widząc porządek wasz i utwierdzenie wiary waszej Chrystusa. 1 Koryntian 14, 40. Wszystko niech będzie przystojnie i porządnie. Wiersz. Od 6 wiersza do 14. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie, nie czyń tego. Jam współsługa Twój i braci Twoich, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, a świadectwo Jezusa jest duch proroctwa. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Następnie od wiersza 19 do 21. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, a wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. 20 rozdział od 1 do 6 wiersza. I widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat.
To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Jeszcze od 11 wiersza do 15. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przez którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. A jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Das nächste große Ereignis, das wir erwarten, ist die Wiederkunft Christi. Następnym wielkim zdarzeniem, którego my oczekujemy, to jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Dann wird der Herr Jesus seine Braut in den Himmel aufnehmen. Wtedy Pan Jezus swoją oblubienicę weźmie do nieba. Wir haben in diesen Tagen gesehen, dass danach eine Zeit der Gerichte über die Erde kommt. Już w tych dniach od środy żeśmy to mogli oglądać, że wtedy nastaną na tej ziemi czasy sądu. Diese Zeit wird 7 Jahre dauern. I ten czas sądu będzie trwał 7 lat. Und sie wird unterteilt in 2 gleiche Teile. I jest on podzielony na 2 różne części. Die Gerichte in den ersten 3,5 Jahren haben wir in Offenbarung 6 gesehen. Sądy w pierwszej połowie, czyli tych 3,5 lat, że możemy opis ich znaleźć w 6 rozdziale objawienia. Viele Menschen werden durch Krieg und Hunger sterben. I wiele ludzi umrze z powodu wojen i z powodu głodów. Unvorstellbar schreckliche Katastrophen werden weltweit stattfinden. Niewyobrażalnie wielkie, przerażające katastrofy nawiedzą całą Ziemię. Die Gerichte in den letzten 3,5 Jahren werden noch viel schwerer sein. Ale sądy, które nastaną w ostatniej połowie 3,5 roku, będą o wiele, wiele gorsze. Sie werden aber vor allem die abgefallene Christenheit und die gottlosen Juden treffen. Ale one przede wszystkim uderzą te chrześcijaństwo, które odpadło, jak również też i bezbożnych Żydów. Wir haben das in den Kapiteln 8 und 9 gesehen und in Kapitel 16. Mogliśmy to oglądać w rozdziale 8 i 9, jak również w rozdziale 16. In den letzten 3,5 Jahren wird sich die ganze Macht des Bösen offenbaren. W tym ostatnim okresie 3,5 roku, rozwinie się, okaże się w pełni cała moc zła. Satan wird auf die Erde geworfen. Gdy szatan będzie zrzucony na tą ziemię, und er wird versuchen, alle Gläubigen, die dann auf der Erde sind, i on będzie się starał wszystkich wierzących, którzy w tym czasie będą żyli na ziemi, zu töten, aby ich pozabijać. Er wird besonders 2 Menschen inspirieren. A szczególnie on zainspiruje 2 ludzi. Das wird der Herrscher des Römischen Reiches sein. Mianowicie po pierwsze tego panującego nad Cesarstwem Rzymskim. Und der Antichrist, der oft der falsche Prophet genannt wird. Jak również też Antychrysta, który często jest nazywany fałszywym prorokiem. Diese beiden Personen haben wir gestern in Kapitel 13 gefunden. I te 2 osoby żeśmy mogli oglądać w rozdziale 13. Sie werden gute Freunde sein. A oni będą dobrymi przyjaciółmi. Hier in Kapitel 19 haben wir von ihrem Ende gelesen. Tu w rozdziale 19 żeśmy czytali o ich końcu. Gestern haben wir vor allem in Offenbarung 17 und 18 die falsche Kirche gesehen, die Hure. A wczoraj żeśmy mogli oglądać w 17 i 18 rozdziale ten fałszywy kościół, tą przetecznicę.
Sie wird zuerst einen starken Einfluss auf das römische Reich ausüben. Na początku ten kościół będzie wywierał bardzo mocny wpływ na całe te cesarstwo rzymskie. Wenn wir sagen das römische Reich, meinen wir immer das Gebiet Europas. Jeżeli mówimy cesarstwo rzymskie, to musimy zawsze pamiętać, że chodzi tutaj o teren obecnej Europy. Das Gebiet der abgefallenen Christenheit. A więc jest to teren, na którym żyje te upadłe chrześcijaństwo. Vielleicht müssen wir auch noch Amerika dazu zählen. Może trzeba by też i do tego doliczyć również północną Amerykę. Das römische Reich wird dann die falsche Kirche vernichten. A następnie to cesarstwo rzymskie zniszczy całkowicie ten upadły kościół. Wir haben das gefunden in Offenbarung 17, Vers 15 bis 18. O tym żeśmy czytali w Objawieniu 17 rozdział, w wierszach od 15 do 18. Das Tier, das römische Reich, wird die Hure, die falsche Kirche, nackt machen, ihr Fleisch fressen und mit Feuer verbrennen. To zwierzę, czyli ten przywódca tego cesarstwa rzymskiego, on spustoszy przetecznicę, ogołoci ją i ciało jej zjeść będzie i spali ją w ogniu. Gott hat das in ihre Herzen gegeben. Bóg włożył im to w serca. Obwohl schreckliche Dinge passieren, hat Gott doch alles in seiner Hand. Pomimo tego, że przerażające rzeczy się będą działy, to jednak Bóg będzie miał wszystko w swoich rękach. Der Untergang der falschen Kirche wird große Freude im Himmel auslösen. A upadek tego wielkiego kościoła wyzwoli w niebie wielką radość. Das finden wir am Anfang von Kapitel 19. O tym czytamy na początku 19 rozdziału. Eine große Volksmenge im Himmel ruft Halleluja. Gdyż wielki tłum w niebie zawołał Alleluja. Jetzt kommt der Augenblick, wo der Herr Jesus herrschen wird. Teraz nastaje ta chwila, w której Pan Jezus będzie panował. In Vers 2 heißt es, dass Gott die große Hure gerichtet hat. A w wierszu drugim jest napisane, że to Bóg osądził tą wielką przetecznicę. Und wieder rufen sie in Vers 3 aus Halleluja. I ponownie w wierszu trzecim wołają Alleluja. Alleluja heißt lobet Jehova den Ewigen. Alleluja to te słowo oznacza wysławiajcie Jehowę tego odwiecznego. Das ist wieder eine Gelegenheit, wo die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen Gott anbeten. To znowu jest okazja, aby tych 24 starców i cztery postacie oddały chwałę Bogu. Und wieder sagen sie Amen, Halleluja. I ponownie powtarzają Amen, Alleluja. Eine große Freude bricht im Himmel an. Wielka radość rozprzestrzenia się w niebie. In Vers 6 finden wir wieder eine große Volksmenge, die spricht Halleluja. A w wierszu szóstym znowu czytamy, że wielki tłum zawołał Alleluja. Wir sind jetzt am Ende der Gerichtszeit. A więc doszliśmy już tutaj do końca tego okresu sądów. Und damit am Anfang des tausendjährigen Friedensreiches. A jednocześnie też i jesteśmy na początku tego tysiącletniego Królestwa Pokoju. Nun kommt der Augenblick, wo der Herr Jesus öffentlich erscheinen wird. I teraz nastaje ta chwila, w której Pan Jezus w sposób widzialny ukaże się. Doch bevor das geschieht, findet ein ganz großartiges Ereignis im Himmel statt. Ale jednak zanim się to stanie, to wielkie wydarzenie musi się jeszcze odbyć w niebie. Und zwar eine Hochzeit im Himmel. A mianowicie wesele w niebie. Sicher freut ihr euch alle, wenn ihr an einer Hochzeit teilnehmen könnt. Z całą pewnością cieszycie się, gdy możecie brać udział w jakiejś uroczystości weselnej. Eine Hochzeit ist ein ganz besonderes Ereignis. Gdyż wesele to jest szczególne wydarzenie. Jede Hochzeit ist ein Geheimnis. I każde wesele jest też wielką tajemnicą. Gott fügt zwei Menschen zusammen zu einer Einheit. Gdyż Bóg łączy ze sobą dwóch ludzi w jedność. Und wenn beide den Herrn Jesus lieb haben, a jeżeli teraz oni obydwoje miłują Pana Jezusa, ist das eine große Freude für uns. To i dla nas wtedy jest to wielką radością. Es ist etwas sehr Schönes, eine Braut in ihrem ganzen Schmuck zu sehen. Jest to rzeczą piękną, gdy można oglądać oblubienicę w jej przyozdobieniu. Bräutigam und Braut bilden den Mittelpunkt des Festes.
Tak i tutaj ta oblubienica i oblubieniec są punktem centralnym tej uroczystości. Und alle schauen immer wieder das Brautpaar an. I wszyscy na nowo, ciągle na nowo przyglądają się tej parze młodych. Es ist für alle ein großer Tag. I dla wszystkich jest to wielki dzień. Aber es ist ein ganz besonderer Tag für das Brautpaar. Ale to jest też i bardzo szczególny dzień dla tej pary młodych. Neben der Bekehrung ist die Hochzeit sicher der wichtigste Tag. Bo również też i obok nawrócenia się, to dzień wesela jest dla człowieka drugim z najważniejszych dni w życiu. Braut und Bräutigam beginnen einen völlig neuen Lebensabschnitt. Gdyż oblubieniec i oblubienica rozpoczynają całkowicie nowy odcinek swojego życia. Ihr Leben wird völlig verändert. Ich życie całkowicie się odmieni. Sie teilen das Leben miteinander. Gdyż zaczynają życie dzielić ze sobą. Wenn ich auf einer Hochzeit bin, denke ich immer an Offenbarung 19. I ja, gdy jestem na jakimkolwiek weselu, to zawsze wspominam sobie 19 rozdział objawienia. Ich habe von einer Hochzeit gehört in Israel, wo 400 Personen als Gäste geladen waren. Ja słyszałem o pewnym weselu w Izraelu, na które zostało zaproszonych 400 gości. Hier finden wir eine einmalige Hochzeit. A tutaj znajdujemy opis szczególnego wesela. Es ist eine Hochzeit im Himmel. Jest to wesele w niebie. Der Bräutigam ist der Herr Jesus. Oblubieńcem jest Pan Jezus. Und er hat alle Herrlichkeit. A jemu oddana jest wszelka chwała. Er ist der Mittelpunkt der Hochzeit. On jest tym punktem centralnym całej uroczystości weselnej. Und die Braut besteht aus einer ganz großen Schar von Gläubigen. A oblubienica składa się z ogromnej rzeszy wszystkich wierzących. Wir wissen nicht, wie viele das sind. My nie wiemy, ilu ich jest. Aber es geht in die Millionen und Millionen. Ale ta liczba rozszerza się w miliony milionów. Und außerdem sind sehr viele Gäste da. A poza tym, na tym weselu jest bardzo dużo gości. Nicht nur 400. Nie tylko 400. Auch nicht 10.000. Nie 10 tysięcy. Sondern Millionen und Millionen. Ale miliony, miliony gości. Was muss das für eine Hochzeit sein? O, jakież to będzie wspaniałe wesele. Ich bin sehr gespannt auf die Hochzeit. Ja jestem pełen napięcia w oczekiwaniu na to wesele. Alle Vorstellungen über eine wunderbare Hochzeit werden bei weitem übertroffen. Wszelakiego rodzaju wyobrażenia ludzkie, co dotyczy wspaniałego wesela, będą wielokrotnie przekroczone. Die schönsten Speisen, die wir uns vorstellen können. Te najlepsze potrawy, które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Die herrlichste Musik, die vorstellbar ist. Ta najwspanialsza muzyka, jaka tylko jest dla nas wyobrażalna. Können die Herrlichkeit dieser Hochzeit überhaupt nicht beschreiben. Ona, to wszystko nie jest w stanie określić tej wspaniałości tego jedynego w tym rodzaju wesela. Wir finden etwas ganz Besonderes in Vers 8. Coś szczególnego czytamy tutaj w wierszu 8. Und das ist das Kleid, das die Braut anhat. A mowa jest tutaj o tej sukni, którą przyodziała ta oblubienica. Es ist strahlend glänzend hell. Ona jest promieniująco i rażąco jasna. Es wird eine große Freude für alle Gäste sein, das Kleid zu sehen. Dla wszystkich gości będzie to wielką radością przyglądać się tej sukni weselnej. Es erhöht die Schönheit der Braut. Gdyż ta suknia podwyższa jeszcze piękność oblubienicy. Aber was ist das Kleid? Ale jaką jest ta suknia? Wir lesen in Vers 8, es sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. My czytamy tutaj w wierszu 8, że to są sprawiedliwe uczynki świętych. Es ist alles das, was du und ich aus Liebe für den Herrn Jesus getan haben. To oznacza, że to są wszystko te rzeczy, które ty z miłości do Pana Jezusa uczyniłeś czy uczyniłaś. Und vor allem das, worin wir von der Welt abgesondert waren. A szczególnie rzeczy takie, które wskazują na to, jak byliśmy odosobnieni od tego świata. Der Jesus möchte bei dieser Hochzeit an alles erinnert werden. Pan Jezus chce, aby w trakcie tego wesela przypominać sobie o wszystkim.
was wir aus Liebe zu ihm getan haben. Co my żeśmy z miłości dla niego uczynili. Er wird das nie vergessen. Gdyż on tego nigdy nie zapomni. In Vers 9 soll Johannes niederschreiben, glückselig die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. W wierszu 9 Jan zapisał: błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. Die Herrlichkeit wird, die Hochzeit wird so herrlich sein, dass man es fast gar nicht glauben kann. Wspaniałość tego wesela będzie tak wielka, że nie jesteśmy w stanie to uwierzyć i sobie to wyobrazić. Dann soll Johannes in Vers 9 niederschreiben, die sind die wahrhaftigen Worte Gottes. I dlatego Jan musiał napisać w wierszu 9 pod koniec, to są prawdziwe słowa Boże. Es gibt keinen Zweifel daran, dass das geschehen wird. A więc nie ma żadnej wątpliwości, że to zdarzenie się odbędzie. Kochane Frage, wer sind die Gäste? A teraz jeszcze powstaje jedno pytanie. Kim są goście weselni? Wir haben gesehen, dass die 24 Ältesten, die auf Thronen sitzen, my żeśmy już o tym mówili, że 24 starców, którzy siedzieli na tronach, ein Bild der Gläubigen des Neuen Testamentes und des Alten Testamentes sind. Są obrazem nawierzących Nowego i Starego Testamentu. Die Gläubigen des Neuen Testamentes sind die Braut. Wierzący Nowego Testamentu są oblubienicą. Und die Gläubigen des Alten Testamentes sind die Gäste. A wierzący Starego Testamentu są gośćmi weselnymi. Nachdem die Hochzeit stattgefunden ist, kommt der Herr Jesus aus dem Himmel hernieder. I gdy odbędzie się to wesele, to Pan Jezus stąpi z nieba na ziemię. In Vers 11 sieht Johannes den Himmel geöffnet. A w wierszu 11 Jan widzi otwarte niebo. Und er sieht ein riesiges Kriegsheer. I on widzi ogromną rzeszę wojsk. Das Heer wird angeführt durch den Herrn Jesus. Która jest prowadzona przez Pana Jezusa. Er sitzt auf einem weißen Pferd, Symbol des Sieges. A on siedzi na białym koniu, który jest symbolem zwycięstwa. Sein Name ist treu und wahrhaftig. Jego imię brzmi wierny i prawdziwy. Dabei denkt man zurück an sein Leben hier auf der Erde. I teraz wspomnijmy sobie jego życie tu na tej ziemi. Er ist der Einzige, der den Namen treu verdient. On jest tym jedynym, który zasłużył na to imię wierny. Er hat alles aufgetragen, was Gott ihm gesagt hat. Gdyż on wszystko wykonał, co Bóg mu powiedział. Und er war vollkommen wahrhaftig in allem, was er uns gesagt hat. A on również był doskonale prawdziwym w tym, co on nam powiedział. Er ist wirklich der treue und wahrhaftige Zeuge. On jest rzeczywiście tym wiernym i prawdziwym świadkiem. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, er wird richten. Oczy zaś jego są jak płomień ognia, gdyż on będzie sądził. Seine Augen werden alles durchdringen. Jego oczy wszystko przenikną. Außerdem hat einen Namen, Vers 13, das Wort Gottes. Poza tym, jak wiersz 13 mówi, on ma jeszcze jedno imię, mianowicie Słowo Boże. Aber kommt nicht alleine, sondern ein Kriegsherr kommt hinter ihm her. Ale on nie przechodzi sam, tylko wojska niebieskie przychodzą za nim. Und die Reiter sitzen ebenfalls auf weißen Pferden. A jeźdźcy również siedzą na białych koniach. Sie sind bekleidet mit weißer reiner Leinwand. A przyodziani są w czysty biały wisior. Mehr wird nicht von ihnen gesagt. Więcej już na ich temat tutaj nie ma mowy. Es sind die Heiligen, die zur Braut gehören und zu Israel. I ta mowa jest o świętych, którzy należą do oblubienicy i do Izraela. Ein Riesenheer. Jest to ogromna, wielka rzesza. Wir sehen, dass aus dem Mund des Herrn Jesus ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorkommt. A następnie widzimy, że z ust jego wychodzi ostry, dwustronnie obosieczny miecz. Und auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte steht ein Name, König der Könige und Herr der Herren. A na jego biodrach i na jego przyodzieniu jest zapisane imię Król Królów i Pan Panów. Aus Zacharia 14 wissen wir, dass der Herr Jesus auf dem Ölberg stehen wird. Z Księgi Zachariasza, z 14 rozdziału, wiemy, że Pan Jezus stanie na Górze Oliwnej. Dann wird er für sein Volk Israel kommen.
gdyż on wtedy przyjdzie dla swojego ludu izraelskiego. Ich glaube, dass wir hier in Offenbarung 19 noch nicht so weit sind. Ja myślę, że tutaj w tym 19 rozdziale objawienia jeszcze do tego żeśmy nie doszli. Vielleicht ist das wenige Tage oder wenige Wochen vor seinem Kommen, für, wo ihn alle sehen werden. Myślę, że to jest niewiele dni albo tygodni wcześniej, zanim on przyjdzie w ten sposób, że wszyscy żyjący na ziemi będą go widzieli. Hier kommt er, um ein ganz besonderes Gericht zu üben. On tutaj przychodzi, aby dokonać szczególnego sądu. Und zwar, wir haben davon gestern schon gelesen in den Versen 19 bis 21. A mianowicie, aby dokonać tego sądu opisanego w wierszach od 19 do 21, o czym żeśmy już wczoraj wspominali. Dieses Gericht wird stattfinden in Armageddon. I ten sąd odbędzie się tam w Armagedonie. Nun muss ich ein wenig erklären. A teraz muszę dać pewne wyjaśnienie. Einige Monate vorher hat es einen Einfall des Königs des Nordens gegeben. Kilka tygodni wcześniej odbył się atak króla północy. Wir glauben, dass der König des Nordens Syrien ist. Ja myślę, że tym królem północy to jest właśnie król Syrii. Aus Daniel 11 wissen wir, dass zuerst der König des Südens, das ist Ägypten, angreift. Z Daniela 11 rozdziału wiemy, że najpierw zaatakuje król z południa, a mianowicie to będzie król Egiptu. Dann kommt der König des Nordens, Syrien. Następnie nadciągnie król z północy, czyli ze Syrii. Und er wird das Land Israel nahezu dem Erdboden gleich machen. I on właśnie prawie że zrówna z ziemią cały kraj izraelski. Die Treuen sind alle außerhalb des Landes geflohen. Wszyscy wierni, oni uciekną poza granice kraju. Aber in Jerusalem gibt es einen Überrest. Ale w Jerozolimie pozostanie mała resztka. Und nun, das ist der Augenblick, wo die riesigen römischen Heere kommen werden. I teraz właśnie nastaje ta chwila, w której zaczynają nadciągnąć ogromne wojska Cesarstwa Rzymskiego. Das sind die zehn Könige von Europa. Mianowicie 10 królów Europy. Wir finden sie in Vers 19. Czytamy o nich w wierszu 19. Aber wir finden dort auch das Tier. Ale również tu widzimy to zwierzę. Das ist der Herrscher Europa. Mianowicie tego panującego nad Europą. Und wir finden auch den falschen Propheten. I również tutaj widzimy fałszywego proroka. Das ist der Antichrist. Mianowicie Antychrysta. Das erste, was der Herr Jesus jetzt tun wird, ist dieses. I pierwszą rzecz, którą Pan Jezus w tym czasie uczyni, to to. Er wird diese beiden Tiere, den Herrscher Europas und den Antichrist, lebendig greifen. On te dwoje zwierząt, czyli tych panujących nad Europą i nad Izraelem, pochwyci żywcem und er wird sie in den Feuersee werfen. I wrzuci je do jeziora ognistego. Außerdem wird er mit seinem Mund die riesigen europäischen Heere anblasen, anhauchen. A następnie ustami swoimi tchnie w kierunku tych ogromnych rzeszy wojsk europejskich 10 królów. Und sie alle werden in einem Augenblick umkommen. I oni wszyscy w jednym okamgnieniu zginą. In symbolischer Sprache wird hier gesagt, dass die Vögel sehr viel Fleisch zum Fressen haben. W symboliczny sposób jest tutaj to opisane, że ptactwo niebieskie będzie miało wiele pożywienia. Wir werden den Herrn Jesus begleiten, wenn er dieses Gericht ausübt. A my będziemy towarzyszyli Panu Jezusowi, gdy On będzie dokonywał tego sądu. Nun sind wir fast am Anfang des tausendjährigen Reiches. I tak w ten sposób dochodzimy do prawie że początku tysiącletniego królestwa. Der Herr Jesus hat die großen Feinde, die durch die Satan gewirkt hat, gerichtet. Pan Jezus osądził tych wielkich nieprzyjaciół, którzy byli natchnieni przez szatana. Nun finden wir am Anfang von Kapitel 20, was mit Satan geschieht. A następnie na początku rozdziału 20 czytamy o tym, co stanie się z szatanem. Ein Engel kommt aus dem Himmel, der den Schlüssel des Abgrunds hat. Mianowicie stąpi anioł z nieba, który ma klucz od otchłani.
und eine große Kette, mający wielki łańcuch w swojej ręce. Bis zu diesem Augenblick war der Satan über Jahrtausende hin frei, Böses zu tun. Aż do tego momentu szatan miał wolność przez długie tysiące lat, aby dokonywać wszelakiego rodzaju zło. Dieser starke Engel wird Satan greifen. I ten wielki anioł z nieba, on pochwyci szatana. Er wird ihn binden. On go zwiąże. Mit dieser starken Kette. Tym mocnym łańcuchem. Und er wird in den Abgrund geworfen und zugeschlossen. I zostanie wrzucony do otchłani i zamknie się ją za nim. Jetzt kann Satan nicht mehr wirken. I w ten sposób teraz szatan nie będzie mógł działać. Und hier finden wir zum ersten Mal, wie lange das dauern wird. I teraz po raz pierwszy czytamy o tym, jak długo to będzie trwało. Nämlich genau 1000 Jahre. Mianowicie dokładnie 1000 lat. Daher wissen wir, dass das Friedensreich 1000 Jahre dauert. I z tego miejsca wiemy, że to Królestwo Pokoju będzie trwało 1000 lat. W ten sposób, że Pan Jezus odcinek po odcinku dokonywał będzie sądu. Er wird eingreifen, um das Böse zu beseitigen. On zacznie działać, aby usunąć zło. Wir erinnern uns, dass in den sieben Jahren viele Märtyrer umgekommen sind. Na pewno sobie przypominamy o tym, że w tym okresie siedmiu lat zginie wielu, wielu męczenników. Sowohl von den bekehrten Juden, als auch aus den Völkern. Zarówno z tych nawróconych Żydów, jak też i z ludzi nawróconych z wielu narodów. In Offenbarung 20, Vers 4 finden wir nun Throne. I teraz w czwartym wierszu 20 rozdziału Objawienia czytamy o tronach. Und auf diesen Thronen sitzen all die Märtyrer. I na nich usiedli wszyscy męczennicy. Am Ende von Vers 4 heißt es, und sie lebten und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. I pod koniec czwartego wiersza jest napisane, że oni żyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Das bedeutet also, dass alle Märtyrer in diesem Augenblick auferweckt werden. A to wszystko oznacza, jednym słowem, że w tym momencie wszyscy męczennicy zmartwychwstaną. Alle übrigen Toten werden nicht lebendig. A wszyscy pozostali umarli nie ożyją. Und hier schreibt Johannes in Offenbarung 20, Vers 5, dies ist die erste Auferstehung. I dalej tu Jan pisze w tym piątym wierszu, że to jest pierwsze zmartwychwstanie. Es gibt also eine erste Auferstehung und eine zweite Auferstehung. A więc będzie zmartwychwstanie pierwsze i zmartwychwstanie drugie. Und diese erste Auferstehung wird stattfinden in drei Phasen. A pierwsze zmartwychwstanie będzie się odbywało w trzech fazach. Die erste Phase hat angefangen, als der Herr Jesus auferstand. Pierwsza faza rozpoczęła się z chwilą, gdy Pan Jezus zmartwychwstał. In Kolosser 1 lesen wir, dass er der Erstgeborene aus den Toten ist. Mianowicie dlatego, że w Kolosansach pierwszego rozdziału czytamy, że on jest pierworodnym z umarłych. Und in 1. Korinther 15, dass er der Erstling der Toten ist. A w pierwszym liście do Koryntian 15 rozdziału czytamy, że on jest pierworodnym z umarłych. Die zweite Phase findet bei dem Kommen des Herrn Jesus zur Entrückung statt. Druga faza rozpocznie się w momencie, gdy Pan Jezus przyjdzie, aby wszystkich wierzących pochwycić do siebie. Und die dritte Phase zu Beginn des tausendjährigen Reiches. A trzecia faza pierwszego zmartwychwstania to będzie na początku tego tysiącletniego królestwa. Dann werden alle Märtyrer auferstehen. W tym okresie zmartwychwstaną wszyscy męczennicy. Sie werden aber nicht auf der Erde leben, sondern mit dem Herrn Jesus vom Himmel aus herrschen. Ale oni nie będą żyli tutaj na tej ziemi, tylko razem z Panem Jezusem z nieba rządzić będą tą ziemią. Wir schlagen noch einmal Offenbarung 5, Vers 9 auf. Jeszcze raz powróćmy do 5 rozdziału, do 9 wiersza. Dort haben die Ältesten ein neues Lied gesungen. Tam czytamy o tym, że starsi zaśpiewali nową pieśń. Und sie sagen, du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft. I powiedzieli między innymi, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. Und sie werden über die Erde herrschen. I będą królować nad ziemią.
U nas jest napisane na ziemi, tu ma być nad ziemią. Obwohl viele als Märtyrer gestorben sind, werden sie hier auferweckt. Pomimo tego, że oni zmarli jako męczennicy, to oni zmartwychwstaną w tej trzeciej fazie. Das finden wir hier in Offenbarung 20, Vers 6. I to czytamy w Objawieniu 20, rozdział 6, wiersz. Und sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. I będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Sie können das tun, weil der Herr Jesus auch für sie gestorben ist. Oni mogą właśnie to czynić, dlatego że Pan Jezus za nich zmarł. Wenn wir dann zu Vers 7 kommen, gdy tak w ten sposób przejdziemy do 7 wiersza, dann finden wir, dass die 1000 Jahre zu ihrem Ende kommen. To stwierdzimy, że kończy się okres 1000 lat. Wenn wir wissen wollen, was im tausendjährigen Reich geschieht, finden wir das nicht hier. Jeżeli byśmy chcieli wiedzieć, co będzie się działo w tym okresie 1000 lat tego Królestwa Pokoju, to tu o tym nie czytamy. Wir müssen die Stellen im Alten Testament aufsuchen. Ale musimy poszukać odpowiednie miejsca ze Starego Testamentu. Vor allem Jesaja 65. A przede wszystkim przeczytać 65 rozdział Księgi Izajasza. Aber auch Psalm 72. Ale również musimy przeczytać Psalm 72. Psalm 145. Psalm 145. Es gibt viele, viele Stellen im Alten Testament über dieses herrliche Reich. Jest poza tym wiele innych miejsc w Starym Testamencie mówiących o tym wspaniałym okresie czasu. Es wird eine wunderbare Zeit sein. To będzie cudowny czas. Und wenn ich nicht wüsste, dass ich bei der Entrückung zu dem Herrn Jesus gehe, a gdybym ja nie wiedział tego, że ja w czasie pochwycenia pójdę już do Pana Jezusa, würde ich diese Zeit auch gerne hier auf der Erde miterleben. To bardzo bym też chciał, żeby przeżyć ten okres 1000 lat tutaj na tej ziemi. Stellt euch vor, bei guter Gesundheit 1000 Jahre leben zu können. Wyobraźcie to sobie, mając dobre zdrowie, żyć 1000 lat. Es gibt keine Kriege mehr. Nie będzie żadnych wojen. Es gibt Arznei für jede Krankheit. Będą lekarstwa leczące wszelką chorobę. Ich erinnere nur daran, dass im Friedensreich ein Strom aus dem Tempel fließen wird. Ja jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że w tym tysiącletnim królestwie będzie wypływała rzeka pod świątyni. Wir finden das in Ezekiel 47. Możemy o tym przeczytać w księdze Ezechiela w 47 rozdziale. Dieser Strom wird sich teilen in einem Doppelfluss. Ta rzeka potem podzieli się na, rozwidli się na dwie rzeki. Ein Fluss wird in das Tote Meer fließen. I jedna z tych rzek wpływać będzie do Morza Martwego. Das Tote Meer hat heute einen Salzgehalt von 32%. Zawartość soli w Morzu Martwym to w dniu obecnie jest 32%. Durch den Fluss aus dem Heiligtum werden die Wasser des Toten Meeres gesund. A na skutek wpływającej wody, wypływającej spod świątyni, te wszystkie masy słonej wody Morza Martwego będą uzdrowione. Es wird wieder Fischfang im Toten Meer gehen. Tak, że rozpocznie się łowienie ryb w Morzu Martwym. Der andere arm dieses Flusses wird ins Mittelmeer fließen. A drugie ramię tej podzielonej rzeki będzie wpływało do Morza Śródziemnego. Dadurch kommt der Segen in die ganze Welt. A w ten sposób błogosławieństwo będzie wypływało na cały świat. Der Jesus wird 1000 Jahre herrschen. A Pan Jezus będzie 1000 lat panował. Es wird eine ganz wunderbare Zeit sein. I będzie to cudowny czas. Eine Zeit des Segens, wie es das noch nie gegeben hat. Będzie to czas takich błogosławieństw, jakie nigdy jeszcze nie były. Einfach unvorstellbar für uns. Są to rzeczy po prostu dla nas niewyobrażalne. Aber diese Zeit wird zu Ende gehen. Ale i ten czas się zakończy. Und dann wird Satan noch einmal losgelassen werden. A następnie szatan jeszcze będzie wypuszczony z więzienia swego. Leider gibt es am Ende des tausendjährigen Reiches wieder viele Ungläubige. Niestety, pod koniec tysiącletniego królestwa okaże się, że w nim żyło wielu jeszcze niewierzących. Sie wohnen an den vier Ecken der Erde. Oni będą mieszkali na wszystkich czterech krańcach ziemi. Das heißt, so weit wie möglich weg von Jerusalem. A to oznacza, że jak tylko to możliwe, jak najdalej od Jerozolimy. Satan wird ein riesiges Heer mobilisieren. I szatan wtedy zmobilizuje ogromną rzeszę.
Und sie werden alle kommen und sich um Jerusalem lagern. I oni wszyscy nadciągną i otoczą Jerozolimę. Und dann kommt plötzlich Feuer auf den Himmel. A następnie spadnie nagle ogień z nieba. Und diese riesigen Heere werden vernichtet. I te ogromne rzesze wojsk zostaną zniszczone. Und in diesem Augenblick wird der Teufel genommen und in den Feuersee geworfen. I jednocześnie w tym samym momencie diabeł zostanie pojmany i wrzucony do jeziora ognistego. Erinnert ihr euch, wer schon im Feuersee ist? Czy przypominacie sobie, kto już będzie się znajdował w tym jeziorze ognistym? Der Herrscher Europas und der Antichrist. Mianowicie mówiliśmy, że będzie tam ten panujący nad Europą i Antychryst panujący nad Izraelem. Oni już będą w tym jeziorze 1000 lat przebywali. I w ten sposób teraz do nich dołączy szatan. I jeszcze raz mamy dobitne miejsce z wiersza 10. Dass sie Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Że będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Das Gericht wird nie enden. Ten sąd nigdy się nie zakończy. Nun finden wir in den Versen 11 bis 15 das Gericht vor dem großen weißen Thron. A teraz mamy opisane w wierszach od 11 do 15 wielki sąd przed białym tronem. Und hier werden alle ungläubig Toten auferstehen. I w tym momencie zmartwychwstaną wszyscy ci, którzy zmarli jako niewierzący. Die großen und die kleinen. Wielcy i mali. Sie werden immer noch die Toten genannt. A i oni dalej są nazywani umarłymi. Eine unzählbar große Schar. Będzie to niezliczona wielka rzesza. Sie stehen alle vor dem Richter. Oni wszyscy staną przed sędzią. Und dieser Richter ist so majestätisch und herrlich. A ten sędzia będzie tak majestatyczny i wspaniały. Seine Augen haben solch eine Kraft. Jego oczy będą miały tak wielką moc, dass Erde und Himmel entfliehen. Że ziemia i niebo pierzchną. Nicht nur die Toten werden gerichtet. Nie tylko, że ci umarli będą sądzeni, sondern auch die Erde wird vernichtet. Ale również i ziemia będzie zniszczona. Petrus sagt in seinem zweiten Brief, dass die Erde mit gewaltigem Geräusch vergehen wird. Piotr mówi w swoim drugim liście, że ziemia w tym czasie z ogromnym hukiem będzie zgładzona. Er gebraucht ein Wort, das normalerweise das Pfeifen eines Pfeiles bedeutet. On używa w tym momencie takiego słowa w greckim, które określa piszczenie. Świst pszczały. Man kann sich das vorstellen, wie das Pfeil. Można sobie to tak właśnie wyobrazić, jakby przemknęła strzała. So wird die Erde durch das Weltall fliegen. W ten sposób przemknie ziemia przez cały wszechświat. Alles wird verbrennen. I wszystko się spali. Hier steht auch der Himmel hat keinen Platz. A nawet w tym wierszu 11 jest napisane, że nawet niebo nie będzie miało miejsca swego. Ich weiß nicht, ob das der atmosphärische Himmel ist, der zur Erde gehört. Nie wiem, czy tutaj jest mowa o tym niebie, którym jest atmosfera ziemska, bo my też mówimy na to niebo. Oder ob das vielleicht sogar das Universum ist. Albo nawet może chodzić tutaj o cały wszechświat. Viele Fragen bleiben offen. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Man nennt diesen Tag des Gerichtes auch den jüngsten Tag. Nazywa się również ten dzień sądu dniem. Jüngster oder letzter Tag. Dniem ostatnim sądu. Ostatecznym. Denn danach kommt kein Tag mehr. Gdyż po tym dniu już więcej nie będzie dni. Es ist der Tag, der einen Übergang bildet zur Ewigkeit. Jest to dzień, który będzie dniem przejściowym do wieczności. Und jetzt stehen all die vielen Ungläubigen vor dem Herrn Jesus als Richter. I teraz wszyscy ci niewierzący staną przed Panem Jezusem jako sędzią. Ich hoffe sehr, dass du deine Sünde mit deinem Jesus schon bekannt hast. I ja mam wielką nadzieję, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy w tej sali,
Wyznaliśmy nasze grzechy Panu Jezusowi. Wenn du es nicht getan hast, jeżeli tego jeszcze do dnia dzisiejszego nie uczyniłeś, nie uczyniłaś, und der Herr Jesus kommt heute, um uns zu sich zu holen, a Pan Jezus by przyszedł dzisiaj, aby nas do siebie zabrać, dann wirst du unter dieser großen Menge der Toten stehen. To będziesz musiał stanąć w tej wielkiej rzeszy tych umarłych. Obwohl sie auferstanden sind, sind sie immer noch die Toten. Pomimo tego, że oni zmartwychwstali, to dalej są umarłymi. Jetzt werden Bücher geöffnet. I teraz otwierane są księgi. Das sind einmal Bücher, in denen all das steht, was diese Menschen getan haben. To są księgi, w których jest zapisane wszystko to, co wszyscy ci ludzie czynili. Jede einzelne Sünde ist aufgezeichnet. Każdy pojedynczy, najmniejszy grzech jest tam zapisany. Jeder böse Gedanke. Każda zła myśl. Jedes böse Wort. Każde złe słowo. Jede böse Handlung. Każdy zły czyn. Alles steht in diesen Büchern. Wszystko tam jest w tych księgach zapisane. Und der Herr Jesus wird den Menschen alles zeigen. I Pan Jezus tym ludziom wszystko to pokaże. Und sie können sich nicht mehr bekehren. A oni nie będą mogli się już nigdy nawrócić. Sie werden sagen, du bist gerecht, dass ich jetzt gerichtet werde. I będą musieli wypowiedzieć, sprawiedliwym jesteś, że ja teraz jestem sądzony. Und das Gericht wird nie enden. A ten sąd nigdy się nie zakończy. Jetzt werden noch andere Bücher geöffnet. Teraz są otwierane następne księgi. Es ist gleichsam so wie eine doppelte Buchführung. Można powiedzieć, że to jest jak gdyby księgowość podwójnie prowadzona. Es wird noch einmal nachgeschaut im Buch des Lebens. Jeszcze raz będzie przejrzane wszystko w Księdze Żywota. Aber im Buch des Lebens stehen nur die Namen der Gläubigen. Ale w tej Księdze Żywota będą zapisane imiona tylko wierzących. Die, die ihre Sünden bekannt haben. Wszystkich tych, którzy wyznali swoje grzechy. Nicht die Namen derer, die sich nicht bekehrt haben. A nie będzie tam zapisanych imion tych, którzy się nie nawrócili. Und man wird nachschauen, ob der Name da steht. I jeszcze będzie się sprawdzać, czy czasem w Księdze Żywota nie jest zapisane jakieś imię. Und der Name steht da nicht. I się okaże, że tam go nie ma. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen. A następnie zostaną wrzuceni w jezioro ognisce. Wir wollen das noch einmal lesen in Vers 15. Przeczytajmy jeszcze raz o tym wierszu 15. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde in den Feuersee geworfen. A jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Ich möchte dich noch einmal ganz herzlich bitten, zu dem Herrn Jesus zu kommen. Jeszcze raz chciałbym Ciebie serdecznie prosić, abyś przyszedł czy przyszła do Jezusa. Eigentlich bin ich es nicht, der das tut. A w zasadzie to nie jestem ja, który to czyni teraz. Es ist der Herr Jesus selbst, der dich einlädt. Gdyż to osobiście Pan Jezus Ciebie teraz zaprasza. Er breitet seine Arme weit aus. On rozpościera swoje ramiona szeroko. Heute kann noch jeder kommen. Dzisiaj może jeszcze każdy przyjść. Du darfst alle deine Sünden bekennen. Ty możesz mu wyznać wszystkie twoje grzechy. Und du bekommst Vergebung der Sünde. I ty otrzymasz przebaczenie grzechów. Und du gehörst zu denen, die zu dem Herrn Jesus entfolgt werden, wenn er kommt. I będziesz należał do wszystkich tych, którzy będą pochwyceni przez Pana Jezusa, gdy On przyjdzie. Du gehörst zu denen, die mit ihm herrschen. Będziesz należał do wszystkich tych, którzy będą razem z Nim panować. Du gehörst zu denen, die diese herrliche Hochzeit miterleben werden. Będziesz należał do wszystkich tych, którzy razem będą brali udział w tym wspaniałym weselu. Und du gehörst zu denen, die ewig bei dem Herrn Jesus sind. I będziesz należał do tych, którzy na wieki będą razem z Panem Jezusem. Komm heute zu ihm. I dlatego przyjdź dzisiaj do Niego. Pewnie jest tym sprawcą i wykończycielem wiary. Generacji jest zejść, i on zasiadł po prostu.
prawicy Bożej. Der Ausdruck der Vollkommenheit seines Weges. I to jest właśnie też wyraz doskonałości Jego drogi. Und jetzt sehen wir den Hohepriester. A teraz oglądamy tego najwyższego kapłana. Er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes. On zasiadł po prawicy Bożej. Das ist der Ausdruck der Vollkommenheit seines Dienstes. To jest wyrażenie doskonałości Jego służby. Seine Person. Jego osoba. Sein Werk. Jego dzieło. Seinen Weg. Jego droga. Und sein Dienst. I Jego służba. Alles an ihm ist vollkommen. Wszystko w nim jest doskonałe. Das ist unser Herr. Takim jest nasz Pan Jezus Chrystus. I der Herr richtet hat nicht der Mensch. I tak jak czytamy w 8 rozdziale w 2 wierszu, dodane do tego jest prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Das Heiligtum der Christen ist nicht das Lokal oder der Raum, wo sie sich versammeln. Świątynią chrześcijan to nie jest pomieszczenie albo ten lokal, w którym się zgromadzają. Kenne eine Versammlung, wo ich Geschwister bin, die das meinen. Ja znam takie zgromadzenie, w którym są tacy wierzący, którzy tak myślą. Ja poza tym to rzeczywiście mają bardzo piękny lokal zgromadzenia. I oni rzeczywiście myślą, że to jest ich świątynia. Ale ten nawet tak piękny lokal przecież zbudował człowiek. Aber das Heiligtum für uns Christen ist nicht ein von Menschen errichtetes Haus. Ale dla nas świątynią to nie jest dom zbudowany przez ludzi, sondern ein Haus, eine Hütte, die der Herr errichtet hat. Ale taki przybytek, który zbudował Pan. I tak kommen wir zum dritten Himmel, den wir gestern gesehen haben. I teraz przejdźmy do trzeciego nieba, które mogliśmy wczoraj oglądać. Das Heiligtum für uns Christen ist der höchste geschafft von Gott geschaffene Himmel. Ta świątynia dla nas chrześcijan to jest najwyższe ze wszystkich stworzonych niebios. Da, wenn wir zusammen kommen, um anzubieten, tam, gdy my się zgromadzamy, aby uwielbiać, dann treten wir tatsächlich im Geiste in den Himmel selbst. To rzeczywiście w duchu my wstępujemy do nieba. Wenn auch unsere Füße noch auf dieser Erde stehen. Nawet jeżeli nasze stopy tutaj stoją dalej na tej ziemi. Und damit kommen wir zu Kapitel 10, Vers 19. I teraz przejdźmy właśnie do 10 rozdziału, 19 wiersz. Wir haben Freimütigkeit zum Eintritt in seine Güte. Mamy właśnie tą wolność, aby mieć wstęp do świątyni. Ich möchte daran erinnern, dass im Heiligtum der Thron Gottes. Chciałbym jeszcze raz wspomnieć o tym, że tam w świątyni jest, znajduje się Tron Boży. A więc w duchu my wstępujemy do tej bezpośredniej obecności samego Boga. I my przystępujemy do Niego w pełnej świadomości tego, że On jest święty. Gott ist heilig, heilig, heilig. Bóg jest święty, święty, święty. Und wie kann denn ein Mensch in seine Gegenwart treten? A więc jak może jakiś człowiek teraz przystąpić do Niego? Nur auf einem neuen und lebendigen Weg. Tylko przez jedną i nową i żywą drogę. Nämlich durch das Blut. Mianowicie przez krew Jezusa. Ein Mensch kann nur in die Gegenwart Gottes treten. Człowiek może tylko przystąpić do Boga, wenn er sich einlädt in die Gnade von Gott. Jeżeli on pokryje się tą łaską Golgoty. Das ist eine ganz wichtige grundsätzliche Wahrheit. To jest bardzo ważna i zasadnicza prawda. Das ist wahr, wenn ein Sünder zu Gott kommt. To jest prawda, gdy grzesznik przychodzi do Boga, er anerkennt die Heiligkeit Gottes. Mianowicie wtedy on uznaje świętość Bożą. Und er gibt zu, dass er ein Sünder ist. I on przyznaje do tego się, że jest grzesznikiem. Und er hört sich ein in die Gnade von Gott.
on pokrywa się tą łaską z Golgoty. Udany też pośród angielów i wtedy dopiero jest przez Boga przyjęty. Utwykną Frieden des Gewissens i otrzymuje pokój sumienia. Auf der Grundlage des vollkommenen Werkes Christi auf Gott. Na podstawie tego doskonałego dzieła Chrystusowego na Golgocie. So haben wir Freimütigkeit einzutreten in die Gegenwart Gottes. I tak my mamy wolność, aby przystąpić do Boga. A w tej grundlage des Grundes Jezu. Na podstawie tej krwi Jezusowej. Das ist was auf Golgatha geschehen. To znaczy, przez to, co się stało na Golgocie. Und wir Christen haben einen neuen und lebendigen. I my, chrześcijanie, posiadamy nową i żywą drogę. In der Bibel wird alles gezeigt im Unterschied zum Volk Israel und ihrem und dem israelitischen Gottesdienst. Tutaj w liście do Hebrajczyków wszystko nam jest pokazywane w porównaniu do tego, co działo się w zakonie u ludu izraelskiego. Das Volk Israel hatte einen alten Weg. Ten lud izraelski miał swoją starą drogę. Und dieser alte Weg war schmal. I ta stara droga była wąska. Auf diesem Weg konnten nur die Menschen der priesterlichen Familie eintreten. I na tej drodze mogli tylko męscy potomkowie tej rodziny kapłańskiej przystępować do Boga. Aber der neue, der christliche Weg ist ein neuer Weg, ist frei. Der ist jetzt einmal frei. Ale ta nowa i chrześcijańska droga, ona jest szersza. Es ist wahr, dass der Weg des Christen ein schmaler Weg ist. Z drugiej strony prawdą jest, że droga chrześcijan jest wąską drogą. Nie wiemy nic na drodze. I z tej prawdy nic nie chcą ująć. A wenn wir als Priester vor Gott treten, dann ist der Weg frei. Ale gdy my jako kapłani możemy przystępować do Boga, to dla nas ta droga jest szersza. Nämlich alle erlösten Menschen sind zum Priester. Mianowicie z tego powodu, że wszyscy odkupieni ludzie zostali uczynieni kapłanami. A ten Bóg des Christentums kennen wir das allgemeine Christentum. Na podłożu tego kapłaństwa znamy to ogólne kapłaństwo. Und es ist bemerkenswerterweise der Apostel Petrus generell gestellt. I to jest godne uwagi, co mówi apostoł Paweł Piotr, że on powstaje przy tym, dass alle erlösten Priester sind. Że wszyscy odkupieni są kapłanami. Und so ist dieser Weg, und fast alle erlösten Menschen haben die Freiheit ins Heiligtum einzutreten. I tak możemy widzieć, że na tej nowej drodze wszyscy odkupieni ludzie mają tą wolność przystępować do Boga. Und dieser Weg von uns Christen ist ein lebendiger. A ta droga nas, chrześcijan, jest nową i żywą drogą. Ta droga ludu izraelskiego była martwą drogą. Bo i zdarzali się niewierzący kapłanie w tym ludzie izraelskim. Nawet zdarzali się najwyżsi kapłani, którzy byli niewierzący. Wir sehen das sehr deutlich in den Evangelien. Bardzo dobitnie to oglądamy w Ewangeliach. Als unser Jesus auf Erden lebte, gdy nasz Pan Jezus żył na tej ziemi, da gab es ungläubige hohe Priester. To był wtedy niewierzący najwyższy kapłan. Und doch konnten sie ins Heiligtum hineingehen. A jednak oni mogli wstępować do świątyni. Aber ten christlichen Weg ist was unmöglich. Ale na tej drodze chrześcijańskiej jest to rzeczą niemożliwą. Wenn ich leben aus Gott hat, der kann nicht funktionieren. Kto nie posiada życia z Boga, ten nie może się do Boga przybliżać. Das ist der lebendige Weg. To jest ta żywa droga. Und er wurde uns eingeweiht. I ona została nam tutaj otworzona, poświęcona. Durch einen Vorhang im Dunkel. Mianowicie poprzez zasłonę. Und dieser Vorhang wird gesagt, das ist das Fleisch oder die Menschwerdung unserer Seele. I to od razu mamy wyjaśnione, że ta zasłona to jest ciało Pana Jezusa, czyli to Jego człowieczeństwo. Dieser Vorhang umfasst drei. I ta zasłona zawiera w sobie trzy różne rzeczy.
Menschwerdung unseres Herrn Jesus. Mianowicie stanie się człowiekiem naszego Pana Jezusa. We lesen in Johannes 1, das Wort ward Fleisch. Gdy czytamy w Ewangelii Jana pierwszy rozdział, że Słowo stało się ciałem. Zweitens das Sterben des Herrn Jesus. Po drugie śmierć Pana Jezusa. Das dritte den Kolosser 1. O czym czytamy w Kolosach pierwszy rozdział. Er hat uns mit Gott versöhnt im Leibe seines Fleisches durch den Tod. On nas z Bogiem pojednał w ciele swoim przez śmierć. Und das beinhaltet auch seine Auferstehung. A to również też zawiera w sobie jego zmartwychwstanie. Denn er sagt zu seinen Jüngern als Auferstandener. Gdyż on powiedział do swoich uczniów, jako mu zmartwychwstały. Ein Geist hat nicht Fleisch und Bein und Fleisch. Że ciało nie ma, duch nie ma ciała i kości, tak jak ja posiadam. A dieser Vorrang dieses umfasst sein Menschwerden, sein Sterben, seine Auferstehung und sein Wiedergeburt. A więc ta zasłona obrazowo przedstawia nam stanie się człowiekiem Pana Jezusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego wstąpienie do nieba. Dadurch hat er uns den Weg frei gemacht, um als Anbeter von Gott vor Gott zu treten. I dlatego On nam tą drogę otworzył, utorował, abyśmy my mogli stać się chwalcami przed Bogiem. Und jetzt werden wir aufgefordert, hinzuzutreten. I teraz my jesteśmy wzywani, abyśmy my przystępowali und zwar mit wahrhaftigem Herzen. A mianowicie z prawdziwymi sercami, szczerymi sercami. Ich möchte diesen Ausdruck erklären. Ja chciałbym to wyrażenie teraz wyjaśnić. Dass im Herzen die Wahrheit gefunden. Są to serca, które są ukształtowane przez prawdę. Und zwar die Wahrheit, die für Gott verfasst. A mianowicie przez prawdę tego, że Bóg jest Ojcem. Chciałbym również nie przypomnieć Wam o tym, co czytamy w Ewangelii Jana 14 rozdział. I tam mianowicie Pan Jezus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Er sagt, ich bin der Weg zum Vater. On mówi, ja jestem drogą do Ojca. Dann sagt er, ich bin die Wahrheit über den Vater. I następnie mówi, ja jestem prawdą o Ojcu. Und ich bin das Leben, ich gebe euch die Fähigkeit mit dem Vater gemeinsam. I mówi również, że ja jestem życiem, a więc daję Wam tą zdolność, abyście mogli być z Ojcem w społeczności. Wahrhaftige Herzen sind Herzen, die gebildet sind durch die Kenntnis des Vaters. Prawdziwe, takie szczere serca, to są serca, które są ukształtowane przez znajomość Ojca. Dann sagt er, in voller Gewissheit des Vaters. Następnie mówi dalej w tym wierszu 22, w pełni wiary. Seit 2000 Jahren gibt es erlöste Menschen. Od 2000 lat istnieją odkupieni ludzie. I wissen auf welchen Grundlage sie erlöst werden. Którzy wiedzą, na jakiej podstawie oni zostali wykupieni. Es ist die Grundlage des Werkes Christi auf Golgotha. To jest ta podstawa tego dzieła Chrystusowego na Golgocie. Die Menschen im Alten Testament, die glaubten, ludzie ze Starego Testamentu, oni wierzyli, die waren auch im Testament. I byli przez Boga przyjmowani, aber sie wussten auch nicht, auf welchen Grundlage. Ale oni nie wiedzieli, na jakiej podstawie się to działo. Aber das ist wahre christliche Kenntnis. Ale to jest prawdziwe chrześcijańskie poznanie. Dass wir wissen, auf welchen Grundlage wir von Gott angenommen sind. Że my wiemy, na jakiej podstawie jesteśmy przez Boga przyjęci. Nämlich auf der Grundlage des vollkommen vollbrachten Werkes Christi auf Gott. Mianowicie na podstawie tego doskonałego, dokonanego dzieła Chrystusowego na Golgocie. Das ist die volle Gewissheit des Glaubens. To jest ta pełna pewność sumienia. Dann sagt er weiter, die Herzen besprengt und also gereinigt und böse Wesen. Dalej on tutaj mówi, w serce oczyszczeni ze złego sumienia. Das Herz ist der Sitz der Finsternis. Serce jest
jest tym miejscem wszystkich uczuć. Und christliche Anbeter, chrześcijańscy chwalcy, ihre Empfindungen sind nicht mehr belastet durch ihre Sünde. Ich uczucia już nie są obciążone przez ich grzechy. Denn sie wissen, dass alle ihre Sünden im Werke Christi völlig verschwunden. Gdyż oni wiedzą, że wszystkie ich grzechy zniknęły w tym dziele Chrystusowym. Das ist eine wunderbare Tatsache. Jest to cudowna rzeczywistość. Und eine absolute Voraussetzung, damit wir rampen. I to jest absolutny warunek tego, abyśmy mogli uwielbiać. Es ist nötig, dass wir völlig ruhen im Werk Christi in Bezug auf unsere Sünden. Jest to w pełni konieczne, abyśmy całkowicie spoczęli w tym dziele Chrystusowym na krzyżu w stosunku do naszych grzechów. Es gibt tausende von bekehrten Menschen, gdyż są tysiące nawróconych ludzi und sie haben keine Heilsgewissheit, i oni nie posiadają pewności zbawienia, weil sie in sich selbst hineinblicken, gdyż oni ciągle spoglądają w siebie samego und da ein gutes Gefühl bekommen möchte, i patrząc tam chcą być napełnieni dobrymi uczuciami. Aber kein Mensch bekommt Heilsgewissheit, wenn er in sich selbst hineinblickt. Ale żaden człowiek nie otrzyma pewności zbawienia, jeżeli będzie spoglądał w sam siebie. Ale kto będzie spoglądał w kierunku krzyża Chrystusowego na Golgocie, to będzie widział tylko doskonałość i chwałę. On zobaczy, że Bóg spoczął i odpoczął w tym dziele. I gdy on to zauważy, to wtedy i on sam będzie do tego spoczynku doprowadzony. Und dann können die Empfindungen seines Herzens frei zu Gott fließen. I wtedy te odczucia jego serca będą mogły w sposób wolny płynąć do Boga. Ein gläubiger Mensch sieht dann die wunderbare Liebe Christi, die uns bewahrt hat, Golgatha. Wierzący człowiek widzi tą cudowną miłość Chrystusową objawioną na Golgocie. Und dann gibt sein Herz eine Antwort. I wtedy jego serce daje odpowiedź. Es ist eine Antwort der Liebe. I to jest odpowiedź miłości. Er möchte dann zurückkehren zu diesem Gott. On chce wtedy wrócić z powrotem do tego Boga. Und er möchte sich vor ihm niederwerfen. I on chce przed nim się skłonić. Und aus der Tiefe seines Herzens ihn anbeten. I z głębi swojego serca chce go uwielbiać. Und diese Empfindungen sind nicht mehr belastet und schön. I te uczucia już nie są więcej obciążone grzechami. I wtedy ciało jego jest obmyte czystą wodą. I ja nie wątpię, że w tych słowach jest opisany obraz tego nowego narodzenia. Jeżeli jakiś człowiek swoje grzechy Bogu wyznaje, und glaubt an den Namen und das Werk des Herrn Jesus, i wierzy w imię i w dzieło Pana Jezusa, dann geschehen zwei Dinge. To dzieją się wtedy dwie rzeczy. Alle seine Sünden werden vor dem heiligen Auge Gottes berufen und sind. Wszystkie jego grzechy zostają usunięte na zawsze przed świętych oczu Bożych. Das ist geschehen durch das Blut, das aus der Seite des Herrn Jesus. A to stało się przez tą krew, która popłynęła z otwartego boku Pana Jezusa. Das ist ein Werk Gottes außerhalb von uns, von Gott für uns. To jest dzieło Boże na zewnątrz nas, dokonane dla Boga i dla nas. Aber dann muss noch ein Werk in uns gehen. Ale musi również się odbyć, dokonać się dzieło w nas. Das Werk der Leute. Mianowicie to dzieło tego nowonarodzenia. A to też dzieje się na podstawie Golgoty. Gdyż z boku naszego Pana nie tylko wypłynęła krew, również wypłynęła woda. Dlatego Pan Jezus powiedział nam, że musimy się narodzić z wody i ducha. I każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, ma nowe życie.
I przez to nowe życie on może teraz Boga uwielbiać. Begin jetzt mit Kapitel 13. Przejdźmy teraz do 13 rozdziału. Durch ihn nun lasst uns Gott stets sein auf die Sonne tragen. Przez niego przynośmy teraz Bogu ciągle te ofiary chwały. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen sprechen. To znaczy owoc warg, które wyznają jego imię. Wir dürfen also gemeinsam eintreten im Geiste in den Himmel selbst. My więc możemy teraz społecznie w duchu wstępować do nieba. Wenn wir zum Beispiel zusammen sind zum Brotbrechen. Gdy na przykład jesteśmy zgromadzeni po łamaniu chleba. Und dann dürfen sich unsere Herzen öffnen. I wtedy mogą nasze serca się otwierać. Und unsere Lippen öffnen. Mogą się nasze usta otwierać. Und wir dürfen hoffentlich lungen. I możemy te ofiary chwały w górę posyłać. I chciałbym teraz trzy rzeczy jedna po drugiej przedstawić. Były ofiary składane ze zwierząt w Starym Testamencie. Te ofiary nie były w stanie usunąć ani jednego grzechu. One wszystkie były tylko wskazówką na tą ofiarę Chrystusa. To, co stało się przed 2000 lat na Golgocie. Tam nasz Pan Jezus wszystko doskonale wypełnił. I gdy to dzieło już było zakończone, to On powiedział, wykonało się. Und was uns jetzt noch bleibt, im Herrn Jesus glauben, a to, co teraz pozostało nam, którzy wierzymy w Panu Pana Jezusa, to teraz nam zostały do przynoszenia te ofiary chwały albo pochwalne. My nie jesteśmy w stanie, ani też nie musimy niczego dodawać do ofiary Chrystusa. Bo ona jest wystarczająca doskonale ku naszemu zbawieniu. I kto o tym wie? I kto spoczął już w tym dziele? Ten otwiera swoje usta, aby przynosić chwałę, wysławianie Bogu. I to działał nasz najwyższy kapłan tam w górze w niebie. Abyśmy my mogli nieustannie składać ofiary pochwalne. To nieustannie można również nie określić poprzez wszystkie czasy. A więc widzimy, że to jest przywilejem nas, wierzących ludzi. In guten Zeiten und in schweren Zeiten, aby w dobrych i w złych czasach, wenn unser Leben durch Freude und Leid geht, wtedy, gdy nasze życie idzie i przez radość, i przez cierpienie, alle Zeit unseren Mund zu öffnen, po wszystek czas nasze usta otwierać und Gott zu loben und zu preisen, i Boga wysławiać i chwalić, den Vater anzubeten und den Herrn Jesus, i Ojca i Pana Jezusa uwielbiać. Das ist christliche Anbetung. Takim jest chrześcijańskie uwielbienie. Gelingt durch unseren großen Priester Proben Willen. Zdziałane przez naszego wielkiego, najwyższego kapłana w górze Pana Jezusa. 15 minut przerwy teraz. Przeczytajmy teraz pierwszego rozdziału, pierwszego listu Jana. Johannes 1, Vers 5 bis 2, Vers 2. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 5 wiersza do 2 rozdziału, 2 wiersz. A zwiastowanie te, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to Wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest zmaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Unser großer Wirt im Himmel hat noch eine weitere Tätigkeit, die für uns tut. Nasz wielki pasterz w niebie, on również ma drugą czynność, którą dla nas wykonuje. Er ist unser Sachwalt. Mianowicie on jest naszym orędownikiem. Na diese Stunde möchten wir diese Seite der Tätigkeit unseres Herrn. I w tej godzinie chcemy rozważyć właśnie tą czynność naszego orędownika. Wir haben im 1. Johannes 1, Vers 5 gelesen. My żeśmy przeczytali w tym pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 5 wiersz, że Bóg jest światłem. Das ist sein Wesen. To jest Jego istota. Und er misst alles seinem Wesen gemäß. I On wszystko mierzy tym przymiarze swojej istoty, według swojej istoty. Er misst alles an seiner Person. On wszystko mierzy według swojej własnej osoby. I Bóg jest tym. A Bóg jest światłem. Damit wir jetzt die folgenden Verse verstehen. I abyśmy mogli zrozumieć następne wiersze, müssen wir wissen, dass Johannes manchmal abstrakt schreibt. To musimy wiedzieć najpierw, że czasami Jan pisze tutaj w sposób abstrakcyjny. Ich möchte jetzt erklären, was abstrakt ist. A chciałbym teraz wyjaśnić, co to znaczy abstrakcyjnie. Abstrakt ist eine Darstellung einer Sache, wie sie in sich selber ist. Abstrakcyjne to jest przedstawienie rzeczy taką, jaka ona sama w sobie jest. Ohne jede Beimischung. Bez jakiegokolwiek, czegokolwiek domieszania. Und es ist abstrakt, ist auch nicht so, wie es praktisch erfahren. I abstrakcyjnie to bardzo często nie jest tak, jak my to w sposób praktyczny przeżywamy. I zaraz powiem przykład, abyśmy to lepiej zrozumieli. Kaffee ist schwarz. Kawa jest czarna. Und Milch ist weiß. Mleko jest białe. Das ist eine abstrakte Redensweise. Jest to właśnie abstrakcyjny sposób mówienia. Aber wenn ich Kaffee trinke, ist er braun. Ale gdy pije kawę, to ona jest brązowa. I gdy pije mleko, ono też jest brązowe. Czy wiecie dlaczego? Bo w Szwajcarii jest też taki napój, który nazywamy mleczna kawa. Kawa z mlekiem. No, dlatego tak się nazywa, bo tam jest połowa kawy i połowa mleka. Ich habe dieses Getränk sehr gerne. Ja bardzo lubię ten napój. Und wenn ich es trinke, ist es braun. Gdy go piję, jest brązowy. Und dennoch sage ich, Kaffee ist braun. A pomimo tego ja mówię, że kawa jest czarna. Und Milch ist weiß. A mleko jest białe. Das ist abstrakt. Jest to abstrakcyjne. Und genauso spricht Johannes jetzt in diesem Vers, die wir tun. I dokładnie tak samo mówi Jan w tych wierszach, które mamy przed sobą. I teraz on pokazuje nam 7 abstrakcyjnych praw, które chciałbym teraz wymienić. In Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben, w wierszu 6 tutaj czytamy,
że jeżeli mamy z nim społeczność, a chodzimy w ciemności, wenn also jemand behauptet, er habe Gemeinschaft mit Gott, a więc jeżeli ktoś twierdzi, że ma społeczność z Bogiem, und sein ganzer Lebenswandel ist charakterisiert durch Finsternis, a cały jego sposób życia jest ucharakteryzowany ciemnością, dann lügt, to on kłamie. Das heißt, er ist nicht der. To oznacza, że on nie jest zbawiony. Er ist kein wahrer Christ. On nie jest prawdziwym chrześcijaninem. Selbst wenn er das behauptet mit seinem Lippen. Nawet gdy on to wyznaje swoimi ustami. Der zweite abstrakte Grundsatz über Nacht. Druga abstrakcyjna zasada zapisana jest w wierszu 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy. Wenn jemand kommt und sagt, in mir ist keine Sünde. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, we mnie nie ma grzechu, das meint ein böses Prinzip. To znaczy, że nie ma we mnie tego, tej złej zasady. Wir wissen aus Gottes Wort und aus der Praxis, my wiemy ze Słowa Bożego i z praktyki, dass in jedem Menschen die Sünde, że w każdym człowieku jest grzech. Das ist ein böses Prinzip. To jest ta zła zasada w nas. Das hat er von seiner Geburt an. I to każdy posiada od chwili swojego narodzenia. Und es ist der böse Eigenwille. I to jest, wyraża się w tej złej samowoli. Und es ist die böse Geburt. I w tej złej porządliwości. Ich habe das in ganz nahem Anschauungsunterricht gesehen. Ja to mogłem zobaczyć w bardzo wyraźnie zobrazowany sposób. Gott hat meine Frau und mir sieben Kinder geschenkt. Gdyż Bóg mnie i mojej żonie podarował siedmioro dzieci. Und ich habe sieben Mal so ein kleines Mädchen auf meine Wange. I ja siedem razy mogłem mieć takie malutkie istoty na moich ramionach. Und sie sind ja süß, wenn sie so klein. I jakież one są słodkie, jak są takie małe. Aber schon bald sieht man, dass da etwas in ihnen liegt. Ale wkrótce można zauważyć, że coś tkwi, das will nicht so wie die Eltern wollen. Które nie chce tak, jakby chcieli rodzice. Und das ist die in ihnen gewohnte Sünde. I to jest właśnie ten w nich mieszkający grzech. Und wenn sie das mal entfalten, a gdy to tak teraz zacznie się rozwijać, dann ist man nur froh, dass dieses kleine Wesen doch nicht mehr kracht hat. To człowiek jest tylko zadowolony, że ta mała istota nie ma więcej siły, aby swoją własną wolę przeforsować. Aber es könnte tatsächlich Menschen geben, die behaupten, in ihnen sei diese Sünde nicht. Ale rzeczywiście na świecie są tacy ludzie, którzy twierdzą, że w nich nie ma tego grzechu. Und dann sagt die Bibel, dann betrügt man sich selbst. I wtedy Biblia mówi, to sami siebie oszukujemy. Vers 10 ist der dritte Grundsatz. W wierszu 10 oglądamy trzecią zasadę. Es könnte tatsächlich Menschen geben, die behaupten, dass sie nicht gesündigt haben. Bo są rzeczywiście ludzie tacy, którzy twierdzą, że nie zgrzeszyli. To jest natürlich die allergrößte Anmaßung, die ein Mensch hat. To rzeczywiście jest najwyższego rodzaju przypisywanie sobie czegoś. Wenn jemand behauptet, dass er in seinem ganzen Leben nie gesündigt hat. Jeżeli ktoś twierdzi, że w całym swoim życiu nie zgrzeszył, dann sagt die Bibel hier, der macht Gott zum Lügner. To tu Biblia nam mówi, że on czyni Boga kłamcą. Das ist sehr ernst, so etwas zu behaupten. Jest to rzeczą bardzo poważną, aby coś takiego twierdzić. Das sind die drei, ich nenne sie negative Grundsätze. I to są te trzy, nazwijmy je, negatywne zasady. Und jetzt kommen vier positive Grundsätze. A teraz wymienimy cztery pozytywne zasady. In Vers 7, wenn wir im Lichte. W wierszu 7 jest napisane, jeśli zaś chodzimy w świetle. Wenn ein Mensch charakterisiert wird durch den Wandel im Licht. Jeżeli jakiś człowiek ma charakteryzować się chodzeniem w świetle, to on jest dzieckiem Bożym. Wtedy on jest nawrócony. Zweitens, wenn er die Gemeinschaft mit Gläubigen sucht.
Po drugie, wtedy, gdy on szuka społeczności z innymi wierzącymi. Wir haben Gemeinschaft miteinander. My mamy społeczność między sobą. Wenn ein Mensch sucht, wirklich spiritual zu sein, wo die gläubigen Menschen sind. Jeżeli jakiś człowiek szuka jak najwięcej sposobności, aby przebywać tam, gdzie przebywają wierzący, dann hat er Leben. To on wtedy ma życie z Boga. Drittens, wenn jemand glaubt, dass das Blut des Herrn Jesus. I po trzecie, jeżeli ktoś twierdzi, wierzy, że ta krew Pana Jezusa, ta zatoka na Golgocie, ta, która popłynęła na Golgocie, i wielką nad synem wiercy, ma oddziaływanie takie, aby gładzić grzechy. So jest man gehört Gott an. Taki człowiek należy do Boga. Das sind abstrakte Wahrheiten. To są abstrakcyjne prawdy dotyczące wierzącego. Der Charakter seines Wandels. Charakter jego pielgrzymowania. Sein Wandeln. To jest właśnie chodzenie w świetle. Der Charakter seines Lebens ist an der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Charakterem jego życia to jest to, że on szuka społeczności z innymi wierzącymi. Und der Charakter seines Glaubens ist. A charakterem jego wiary to to, dass er glaubt, dass das Blut Christi die Wirkung hat, Sünden wegzunehmen. Że on wierzy w to, że krew Chrystusowa ma możliwość zgładzenia grzechów. Więc kommen wir zum wichtigsten Grundsatz. I teraz przejdźmy do najważniejszej zasady. Der siebte Vers 9. To znaczy siódmy, wierszu dziewiątym. Wenn wir unsere Sünden bekennen. Jeżeli my nasze grzechy wyznajemy. Das ist wiederum grundsätzlich. Znowu tutaj jest mowa taka zasadnicza. Wenn ein Mensch vor Gott seine Sünden bekennt. Jeżeli jakiś człowiek wyznaje swoje grzechy przed Bogiem. Bekennen heißt sie bei Namen, ne? Wyznać to oznacza, żeby je wszystkie nazwać według ich nazwy. Dann ist Gott rein und gerecht. To wtedy Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Das heißt, er ist seinem Wesen treu. To znaczy, on jest wierny swojej istocie. Und er handelt gerecht mit diesem Menschen. I on postępuje sprawiedliwie z tym człowiekiem. Und er vergibt ihm seine Sünden. I on przebacza mu jego grzechy. Und er reinigt ihn von aller Unrecht. I oczyszcza go od wszelkiej nieprawości. Ich hoffe, dass alle die hier in diese Braune sitzen, dass er nicht. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy siedzą tutaj w tym pomieszczeniu, przeżyli to. Dass sie einen Tag kennen, wo sie in ihrer Sünde las zu Gott gehen. Że znają w swoim życiu taki dzień, w którym oni przyszli z tym ciężarem grzechu do Boga. I Sünden kann Gott genannt haben. I te grzechy przed Bogiem wszystkie po imieniu wyznali. Und geglaubt haben an den Namen und das Werk des Herrn Jesus. I uwierzyli w imię i w dzieło Pana Jezusa. Dann haben sie erfahren, dass Gott ihnen vergibt. Wtedy oni to przeżyli, że Bóg im to przebaczył. Und sie gereinigt wurden sind von aller Sünde. I zostali oczyszczeni od wszelkiej nieprawości. Ale zawsze grundlage des Blutes Christi. Wszystko na tej podstawie tej krwi Chrystusowej. Dass die Fähigkeit hat Sünden wegzunehmen. Która ma tą zdolność, aby gładzić grzechy. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 2. Teraz przejdźmy do drugiego rozdziału. Und jetzt geht Johannes ab von seiner abstrakten Redeweise. I teraz Jan już przestaje mówić w sposób abstrakcyjny. Und er spricht die gläubigen Menschen. I on teraz zwraca się do wierzących ludzi. Und er sagt zu ihnen, meine Kinder. I on mówi do nich, dzieci moje. Das ist im Grundtext ein sehr zärtlicher Vers. W tym oryginale tego listu jest to zwrot bardzo delikatny. Taki zwrot, który sam w sobie oznacza moje ze serca umiłowane dzieci. To wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ein unbekehrter Mensch muss sündigen. Nie nawrócony człowiek musi grzeszyć. Ein Mensch, der zum Bekehren gekommen ist. Ale człowiek, który doszedł do nawrócenia. Und geglaubt hat an den Namen und das Werk des Herrn Jesus. I wierzył w imię i w dzieło Pana Jezusa. On neues
akceptuje Chrystusa w samym ma i otrzymał nowe Boże życie, er muss nicht mehr sündigen. On nie musi więcej grzeszyć. Aber er kann noch sündigen. Ale może mu się przytrafić, że zgrzeszy. Das wissen wir aus Gottes Wort. My to wiemy ze Słowa Bożego. Und das wissen wir aus persönlichen, traurigen Erfahrungen. I wiemy to z naszego osobistego, smutnego przeżycia. Und der alte Apostel Johannes warnt uns, Gläubige jetzt. I ten stary już apostoł Jan ostrzega wierzących. I schreibe euch diese Sache, dass ihr nicht. To wam piszą, abyście nie grzeszyli. Wenn ein gläubiger Mensch sündigt, ist das schlimmer als wenn ein ungläubiger Mensch. Jeżeli jakiś wierzący człowiek zgrzeszy, to jest gorsze niż jakby zgrzeszył niewierzący. Ein ungläubiger Mensch sündigt in der Finsternis. Bo niewierzący człowiek grzeszy w ciemności. Ein gläubiger Mensch sündigt im Licht. A wierzący człowiek grzeszy w świetle. Wenn dieser Raum hier dunkel wäre, gdyby to pomieszczenie było teraz całkowicie ciemne, und ich hätte schmutzige Hände, i miałbym brudne ręce, das wäre nicht so schlimm. To nie byłoby tak to źle. Aber wenn ich in diesem hellen Raum hier schmutzige Hände habe, ale gdybym ja tutaj w tym jasnym, oświetlonym pomieszczeniu miał brudne ręce, dann ist das gewesen. To o wiele gorzej by to było. Und darum warnt der Apostel Johannes uns. I dlatego apostoł Jan ostrzega nas. Ich schreibe euch, dass ihr nicht sündigt. Ja piszę wam, abyście nie grzeszyli. Und Gott hat tatsächlich alle Vorkehrungen getroffen. I rzeczywiście Bóg już podjął wszelkie działania w tym kierunku. Dass seine Kinder nicht sündigen. Aby jego dzieci nie grzeszyły. Und dennoch kommt es vor, dass wir sündigen. A jednak zdarza się, że my zgrzeszymy. Wenn jemand gesündigt hat, so schreibt er. A on teraz pisze, jeśli ktoś zgrzeszył, es kann doch vor. Może się to zdarzyć. Und ich möchte jetzt zeigen, was Sünden sind. Ja chciałbym teraz pokazać, co to znaczy grzechy. Weil wir manchmal keine klaren Vorstellungen mehr haben, was Sünden sind. Bo my czasami już żeśmy zatracili takie jasne rozróżnienie, co to są grzechy. Wir haben gestern versucht zu zeigen, was Schwachheit. Wczoraj żeśmy starali się pokazać, co to są słabości. Jetzt zeigen wir aus Gottes Wort, was Sünde. A teraz pokażemy ze Słowa Bożego, co to są grzechy. Czwarty rozdział. Galatów 5, vers 22. Galatów 5, vers 19-21. Czwarty rozdział, listu do Galacjan, 19 wiersz, z 21. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, podszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy tych rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Wir haben hier eine göttliche Liste, was Gott Sünde. Tutaj mamy Bożą listę tego, co Bóg nazywa grzechem. Sie ist natürlich nicht vollständig. Naturalnie ta lista nie jest pełna. Denn am Schluss sagt er weiter und verweist. Bo gdyż na koniec tej listy jest napisane słowo i tym podobne. Ist eine vollständige Aufzählung. A więc nie jest to pełne wyliczenie tego. Dennoch sind es sehr ernste Dinge. A pomimo tego jednak to są bardzo poważne rzeczy. Möchte versuchen Sie ein wenig zu erklären. Postaram się troszeczkę je wyjaśnić. Urrei, unreinigkeit, ausschweifen. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Das ist das geschlechtliche Zusammensein von Mann und Frau außerhalb der Ehe. To jest
cielesne traktowanie pomiędzy mężczyzną i niewiastą poza małżeństwem. Das nennt Gott Sünde. To Bóg nazywa grzechem. Gott hat dieses geschlechtliche Beisammensein von Mann und Frau geschenkt. Bóg to cielesne obcowanie mężczyzny i niewiasty podarował, dass es in glücklicher Weise im Ehelegen gelegt. Aby ono w sposób szczęśliwy można odbywać się w małżeństwie. Vor, aus dem Haus und neben der Ehe ist gesund. Przed małżeństwem, obok małżeństwa, wszystko to jest grzechem. Dann bitte wir weiter Götzendienst. Następnie mamy tutaj zapisane bałwochwalstwo. Das ist, wenn wir irgendetwas haben, das uns mehr ist als deine Liebe. A to oznacza coś, co my posiadamy, to ta rzecz jest dla nas bardziej wartościowa niż sam Pan Jezus. Oder wenn wir uns eine eigene Gottesvorstellung aufgeben. Albo gdy my sami zbudujemy sobie jakieś własne wyobrażenie Boga. Niemand kann Gott erforschen. Nikt nie jest w stanie zbadać Boga. Wir können von Gott nur so viel wissen, wie er von sich offenbart. Gdyż my możemy tylko tyle wiedzieć o Bogu, ile On nam objawił. Und er hat sich ganz geoffenbart in seinem Sohnie, Jesus Christus. A On pewnie się nam objawił w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Und wenn wir irgendetwas anderes wichtiger finden als Jesus Christus, a jeżeli my coś innego znajdziemy, ważniejszego niż Jezus Chrystus, dann ist das höchstens Sünde. To jest to wtedy bałwochwalstwem i grzechem. Zauberei, das sind alle okkulten Praktiken. Czary to są wszystkie okultystyczne praktyki. Sei es auf dem Gebiet der Heilung und Krankheit. Obojętne, czy tutaj chodzi o ten właśnie zakres uzdrawiania wszelakiego rodzaju chorób. Sei es auf dem Gebiet von voraussehender Zukunft. Obojętne, czy to chodzi też nie o zakres przewidywania przyszłości. Zauberei ist Zünde. Czary są grzechem. Kapitel mit Feindschaft. Następnie mamy wymienioną wrogość. Wenn wir Feindbilder aufbauen. Feindbilder aufbauen. Das geschieht zum Beispiel in der Politik. Jeżeli sobie wytworzymy obraz jakiegoś wroga, a to na przykład dzieje się w polityce. Wenn die Rechtsparteien haben als Feindbild die Rechtspartei. To na przykład, jeżeli partie prawicowe twierdzą, że ich wrogami są partie lewicowe. I odwrotnie. I oni żyją z tego, żyją tym. Jeżeli coś takiego zdarzy się wśród wierzących, że my sobie będziemy wzajemnie kimś widzieli obraz wroga, to jest to grzechem. Dann haben wir Hader. Następnie oglądamy spór. Das ist, wenn man etwas gegen den anderen hat, ohne dass der andere schuld ist. To jest rzecz taka, że jeżeli ktoś komuś zarzucamy, to tamten w ogóle nie jest winien tego. Das ist tatsächlich möglich. Rzeczywiście jest to taka rzecz możliwa. Dass wir einen Mitbruder einfach nicht mögen. Że my po prostu jakiegoś naszego współbrata nie lubimy. My machen gegen ihn ein gleichgültiges oder böses i my w stosunku do niego zawsze robimy obojętną twarz, albo nawet wrogą złą twarz. To jest grzechem. Dann Eifersucht. Następnie zazdrość. Eifersucht ist das übertriebene Bewahren des eigenen Besitzes. Tutaj jest wymienione ponad miarę zdążanie do tego, co sami posiadamy. Każdy ma na grudę. Ponad miarę chronienie tego, co jest moją własnością. Lepiej to pokażmy na przykładzie. Ja znam brata, który ma bardzo piękne auto. Niemand dieses Auto berührt.
I nikomu nie wolno dotykać tego auta. Some spoilers they burst. Bo inaczej będzie bardzo zły. Was ist das? To jest właśnie zazdrość. Und dann finden wir Zorn. Następnie oglądamy gniew. Zorn kann sich äußern in lauten Worten. Gniew może się objawiać w głośnych słowach. Aber auch durch eisiges Schweigen. Ale również może się objawić przez lodowate milczenie. Jeżeli coś takiego dzieje się wśród braci, to to jest grzechem. To mamy wiercami. Później następnie mamy wymienione. Właśnie. Jeśli chodzi o takie kłótnie, to zawsze dwie strony są winne. Więc zank im zwischen Brüdern. Jeżeli są kłótnie pomiędzy braćmi, to sind immer zwei Sichten im Brüdern. To z całą pewnością bezpieczniki po dwóch stronach przepaliły się. I to jest grzechem. To jest zwitrach. Rozdwojenie. Das ist ein verhärteter Schrei. To jest mowa o takim zatwardziałej waśni. Zwei Brüder hatten einen Streit miteinander vor 10 Jahren. Dwaj bracia kłócili się przed 10 laty. Sie haben das nie geordnet miteinander. Nigdy tego między sobą nie uporządkowali. Miteinander auf Distanz gegangen. I między sobą już teraz żyli na dystans. Das ist Zwietracht und Sünde. I to jest też grzechem. Sekten kommen durch Rechtam rein. Od szczepieństwa powstają wtedy, jeżeli ktoś upiera się przy swojej racji. Wir sollen fest bei der Wahrheit des Wortes bleiben. My powinniśmy mocno trwać przy prawdzie słowa. I w żadnym wypadku nie odstępować od tego. Ale również nie powinniśmy siebie nawzajem zwalczać na temat jakiegokolwiek wiersza biblijnego. Bardzo często oznacza to bardzo pielgrzymkę na takiej bardzo wąskiej, górskiej ścieżce. Z jednej strony musimy mocno trzymać się Słowa Bożego, a z drugiej strony nie odstępować od jakiejkolwiek innej prawdy biblijnej. Und doch nicht recht habe ich werden, das führt zu Sekte. I nie poszukiwać swojej własnej racji, bo to może prowadzić właśnie do odszczepieństwa. Dann haben wir Neid. Zazdrość. Neid ist das Ausstrecken nach dem, was dem anderen gehört. Zazdrość to jest to, co jest zdążanie do tego, co ktoś drugi posiada. Es gibt vielleicht einen Bruder, der hat eine schöne Gabe, um Gott zu dienen. Może być na przykład taki brat, który ma piękny dar usługiwania słowem. Und wir können auf seine Gabe neidisch. I możemy zaprosić mu tego daru. I w rzeczywistości jest to grzechem. Następnie mamy wymienione zabójstwa. Wszyscy to rozumiemy. I w zasadzie wierzącym to nie musiałoby być powiedziane. I pijaństwo i obżarstwo. To jest ponad miarę używania alkoholu i podobnych rzeczy. Das sind Sünden. I to wszystko są grzechy. Und Johannes schreibt, wenn wir zurückgehen zu unserem Text. I gdy tak wrócimy z powrotem do naszego tekstu, Jan nam pisze. Schreibe uns, dass ihr nicht zünden. To wam pisze, abyście nie grzeszyli. Aber doch kommt es vor, dass
A jednak może się zdarzyć, że jakieś dziecko Boże zgrzeszy. Und wenn ein Kind Gottes sündigt, dann ist das Kind selbst. A jeżeli jakieś dziecko Boże zgrzeszy, to zawsze jest on sam winien tego. Das nie Gott schuld. Nigdy Bóg nie jest tym winny. Das auch nie die Ehefrau schuld. I nigdy nie jest małżonka temu winna. Und das sind auch nicht die Brüder schuld. I nigdy nie są bracia temu winni. Das ja immer selbst. I on zawsze jest tego sam winien. Wir sind nämlich groß in der Verteidigung, wenn wir gesündigt haben. My zawsze więcej się bronimy, jeżeli zgrzeszymy. Das war schon bei Adam so. I również u Adama tak wystąpiło. Da hat in einem Satz Gott und seine Frau schuld. On w jednym tylko zdaniu winę zrzucił na Boga i na jego żonę. Er sagt zu Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir und ich habe. On powiedział, ta niewiasta, którą ty mi dałeś, to ona mi dała. Wir sind immer ganz selber schuld, wenn wir gesündigt haben. Nie, my zawsze jesteśmy w pełni sami winni, jeśli zgrzeszymy. Und es ist wichtig, dass du es bist. I jest to rzeczą ważną, aby przyznać to. Der Feind Gottes geht an die Gläubigen. Verfügt die Gläubigen. To nieprzyjaciel Boży jest zgodzi wierzący. Und er sagt ihnen, sündigen ist nicht gut. I podpowiada im, że grzeszyć to nie jest to tak złe. Das was du tun willst, das tun doch alle. To, co ty chcesz zrobić, to przecież czynią wszyscy. Und wenn dann ein Kind Gottes in Sünde gefallen, jeżeli jakieś dziecię Boże wpadło w grzech, da kommt der Feind wieder. To nieprzyjaciel znowu przychodzi. Und dann sagt er, jetzt wird das nie mehr. Teraz już tego nigdy nie naprawisz. Jetzt bist du in diese schwere Sünde gefallen. Teraz wpadłeś w ten ciężki grzech. Und das kann nie mehr. I już nigdy tego nie naprawisz. Beides ist nicht wahr. I obydwie te rzeczy, co on podpowiada, nie są prawdą. Es ist schlimm, wenn ein Kind Gottes sündigt. Jest to rzeczą złą, jeśli dziecko Boże zgrzeszy. Aber es ist doch nicht wahr. Ale jeśli jednak zgrzeszyło, wir haben einen Sachwalter bei dem Mann. To mamy orędownika u Ojca. Ist das nicht schön? Czyż nie jest to rzeczą piękną? Unser Jesus Christus ist mein Vater. Nasz Jezus Chrystus jest u Ojca. Und er ist unser Vater. I On jest naszym orędownikiem. Das bedeutet, er übernimmt die ganze Sache und ordnet sie. A to oznacza, że on przejmie tą całą rzecz i on ją uporządkuje. Man kann das auch nennen ein Anwalt, ein Advokat. Ja, można również to nazwać, że on jest naszym adwokatem. Wir verstehen das gut. My dobrze rozumiemy to. Wir haben ein Problem. Mamy jakiś problem. Und man geht zu jemand, zu einem Anwalt vielleicht. I idzie się do adwokata. Ich fordere euch gläubige nicht auf, zu Anwälten zu gehen. Ale nie myślcie, że was wierzących wzywam do tego, abyście chodzili do adwokatów. Nehmen das nur als Beispiel. Ja tylko to biorę jako przykład. Und man übergibt diesem Anwalt die ganze Sache. I po prostu temu adwokatowi przekazuje się prowadzenie całej tej sprawy. Und genauso ist es, weil dein Kind Gottes gesündigt hat. I dokładnie tak samo jest, jeżeli dziecię Boże zgrzeszyło. Da kommt unser Anwalt beim Vater in Tätigkeit. To wtedy ten nasz adwokat, nasz orędownik u Ojca zaczyna działać. Es gibt natürlich ein biblisches Beispiel für die Tätigkeit des Sachwalters. I istnieje taki biblijny przykład na czynności tego orędownika u Ojca. Und es ist Petrus, als er den Herrn verleugnet. Mianowicie w tym przypadku, gdy Piotr zaparł się Pana Jezusa. Und das ist das beste Beispiel, um zu zeigen, was der Sachwalter tut. I to jest najlepszy przykład, aby pokazać, co ten orędownik czyni. A bevor ich das zeige, mache ich das noch klar an einem Beispiel in meiner Familie. Ale zanim to jeszcze wyjaśnię, to chciałbym przytoczyć jeszcze przykład z mojej rodziny. Vor Jahren, als die Kinder klein waren, przed laty, gdy moje dzieci były jeszcze małe, da kam es manchmal vor, dass eines meiner Kinder nicht anständig war gegen mich, den Vater. To zdarzyło się, że jedno z tych dzieci nie było w stosunku do mnie ojca posłuszne. Manchmal hat dieses Kind das Plan gegeben.
to znaczy nie było grzeczne. I czasami to dziecko nawet tego nie zauważyło, że takowym było. To zawsze wtedy moja żona była takim adwokatem. Ona najpierw szła do tego dziecka i mu wyjaśniała, że to, co ty zrobiłeś, to było bezczelne w stosunku do twojego taty. I wtedy to dziecko musiało do mnie przychodzić do biura i prosić o przebaczenie. Moje biuro w naszym domu jest na pierwszym piętrze. Und es musste eine Treppe hinaufsteigen, etwa 12 Treppen. I musiało to dziecko wejść około 12 stopni w górę. Manchmal hat so ein Kind mehrere Stunden gehabt, bis es diese Treppe hochkam. Czasami to dziecko potrzebowało kilka godzin, zanim weszło do góry po tych schodach. Und wenn es dann so in der Stehen geblieben ist auf einer Stufe, a gdy tak przystanęło na jakimś ze stopni, dann kam die Mutter und hat wieder ein bisschen geschoben. To podchodziła znowu mamusia i popychała do przodu. Tak, widzicie, to jest właśnie czynność naszego orędownika w górze. On jest czynny w tym, aby ta sprawa nasza z Bogiem została uporządkowana. I dokładnie tak samo było w sprawie Piotra. Zanim Piotr zaparł się Pana Jezusa, to Pan Jezus jako orędownik już go ostrzegał. Powiedział mu, zanim król zabije, ty się mnie trzykrotnie zaprzesz. Po drugie, on powiedział do niego, ja już się za tobą modliłem, aby twoja wiara nie ustała. A potem, gdy już Piotr się po raz trzeci zaparł Pana, to Pan spojrzał na niego. I wtedy dopiero Piotr uświadomił sobie swój grzech. I on wyszedł na zewnątrz i gorzko płakał. A po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus samotnie spotkał się z Piotrem. Nikt nie wie o tym, co między nimi się rozmawiało. I to jest coś cudownego dla mojego serca. Że ta rzecz to była rzecz załatwiona pomiędzy Panem Jezusem i osobiście Piotrem. I wtedy Piotr otrzymał przebaczenie. A następnie Pan Jezus znowu powraca do tej sprawy, co mamy zapisane w Jana w 21 rozdziale. A to już było wtedy oczyszczenie tego Piotra. Gdy Pan teraz dotknął się tych powodów, dlaczego on popełnił ten grzech? I zapytał się Piotrze, czy ty miłujesz mnie więcej niż pozostali uczniowie? Tak, to było to ukryte źródło, dlaczego akurat ten grzech się zdarzył. I właśnie w tym oglądamy tą służbę tego orędownika u Ojca. On zajmuje się nami, tak, aby ta rzecz z Ojcem została uporządkowana. Tutaj nie jest napisane, że ten orędownik jest u Boga. Bo jeżeli jakiś wierzący zgrzeszy, to jego społeczność z Bogiem nie jest przerwana. To jest bardzo ważne, aby o tym wiedzieć. Bo inaczej on nie musiał iść na potępienie. Wenn jemand auf der Grundlage des Werkes Christi in Gemeinschaft mit Gott gekommen, wo
stosunek społeczności z Bogiem, tam wiecie, że nie ma się tylko to ta społeczność z Bogiem już nigdy nie będzie przerwana. Gott sagt nie zu einem seiner Kinder, du bist mein Kind nicht mehr. Bóg nigdy nie mówi do jakiegokolwiek swojego dziecka, ty już nie będziesz moim dzieckiem. Das habe ich auch nie zu einem meiner sieben Kinder gesagt. Ja tego również nigdy nie powiedziałem do ani jednego z moich siedmiu dzieci. Wenn sie einmal ungehorsam waren, jeśli one kiedykolwiek były nieposłuszne, dann sagte ich nicht, jetzt bist du mein Kind nicht mehr. To wtedy ja nie mówiłem, że teraz już nie jesteś moim dzieckiem. Aber es wurde in unserem Haus sehr ungemütlich. Ale w naszym domu po prostu robiło się nieprzytulnie. Die Gemeinschaft mit mir als Vater war gestört. Bo ta społeczność ze mną jako ojcem była zakłócona. Und so ist es auch, wenn wir gläubige sind. I dokładnie tak jest, jeżeli my jako wierzący zgrzeszymy. Die Gemeinschaft mit dem Vater ist gestört. Ta społeczność ze Ojcem jest zakłócona. Und wir sind nicht mehr glücklich. I my już nie jesteśmy więcej szczęśliwi. Wir können uns nicht mehr freuen an unserem Heil. My nie możemy się teraz cieszyć naszym zbawieniem. Wir fallen in tiefe Trauer. I wpadamy w głęboki smutek. Und unser Sachwalt ist bemüht, dass das wiederhergestellt wird. A nasz orędownik jest teraz pilny, aby to wszystko powróciło do normy. Dass die Freude an unserem Heil zurückkehrt. Aby ta radość naszego zbawienia nam była przywrócona. Und er tut seine Tätigkeit als Sachwalt auf der Grundlage seines Rechtsanspruchs. A on swoje czynności orędownika wykonuje na podstawie swojego dzieła na krzyżu Golgoty. To jest to, co mamy zapisane w pierwszym liście Jana, drugi rozdział, drugi wiersz. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. On takim był na krzyżu Golgoty. Ale meine Sünden gesühnt. On wtedy wszystkie moje grzechy zgładził. I darum kann wieder alles vollständig in den Schwachen in Ordnung. I dlatego może wszystko dokładnie być z powrotem z Ojcem uporządkowane. Seine wunderbare Gnade. Jest to cudowna łaska. Und der Apostel Johannes fährt dann fort in Vers 2. A apostoł Jan dalej ciągnie w wierszu drugim. Dass das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha nicht nur für die Sünden der Gläubigen gesühnt hat, że to dzieło Pana Jezusa na krzyżu nie tylko zgładziło grzechy wierzących, sondern dass dieses Angebot gilt an die ganze Welt. Ale że ta oferta jest wystosowana do całego świata. Seit 2000 Jahren geht das göttliche Angebot an alle Menschen. Od 2000 lat ta Boża oferta jest wystosowana do wszystkich ludzi. I każdemu człowiekowi jest zaświadczane. A heute Nachmittag in diesem Raum, również dzisiaj po południu w tym pomieszczeniu, das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha, że to dzieło Pana Jezusa na Golgocie jest wystarczające dla Boga. Er bietet jetzt jedem Menschen das Heil in Herrn Jesusa. I on oferuje każdemu człowiekowi to zbawienie w Panu Jezusie. Wenn du anerkennst, dass du gesündigt hast, jeżeli ty to przyznasz, że ty zgrzeszyłeś, und wenn du deine Sünden Gott bekennst, jeżeli ty twoje grzechy Bogu wyznasz, und dieses Gnadenangebot Gottes in Christus annimmst, i przyjmiesz tą ofertę łaski Bożej w Chrystusie, dann ist Gott treu und gerecht. To wtedy Bóg jest wierny i sprawiedliwy. On przebaczy ci twoje grzechy. On oczyści cię od wszelkiej nieprawości. I staniesz się dzieckiem Bożym. Du bleibst in der Hand Gottes für Zeit und Ewigkeit. I będziesz mógł pozostać w ręce Bożej teraz na owy czas, jak i na całą wieczność. I Bóg już podjął wszelkie czynności, abyś już więcej nie zgrzeszył. Ale jeśli jednak zdarzy się ten
ciężki przypadek, że ty nie tak zgrzeszysz, to wtedy zaczyna działać nasz orędownik Jezus Chrystus. Aby wszystko też i w odpowiedniu do świętości Ojca uporządkować. Aby ta cudowna społeczność pomiędzy Ojcem i Synem mogła się znowu ponownie rozwijać, istnieć. I synami właściwie. To są cudowne biblijne myśli, które Bóg przed naszymi sercami i przed naszym sumieniem nam teraz przedstawia. I jakże wielkim jest ten Bóg, który jest światłem. Jakże doskonałym jest to dzieło Chrystusowe na Golgocie. Jakże cudowne jest to zbawienie, które żeśmy w nim otrzymali.